Witasz, potem ja. Dzień dobry, witamy ponownie. Już trzeci raz inicjatywa HR Razem. Po to, żeby my razem i nasze zespoły, nasze organizacje też razem w tych szczególnych, dla wielu z nas trudnych czasach. Paweł Sobkowski i Joasia Małachowska. Pozwolę sobie dosłownie kilka minut wstępu, żeby przybliżyć ideę, która nas tutaj gromadzi. Ktoś mi kiedyś powiedział, że w sytuacjach kryzysowych najważniejsze jest umieć najpierw zadbać o siebie. Zilustrował to taką historią na temat tego, jak to w samolocie instrukcję dostajemy taką, że najpierw nakładamy maseczkę sobie, a dopiero potem innym potrzebującym. I te spotkania służą z jednej strony do tego, żeby w sposób praktyczny inspirować się w oparciu o doświadczenia ludzi w naszym środowisku, którzy są gotowi dzielić się tymi doświadczeniami, ale z drugiej strony nie wiem, czy w tym konkretnym momencie nie jest to nawet bliższe mi jako prowadzącemu. Te spotkania mają być też dla nas czasem wytchnienia, odpoczynku, z wzięcia głębszego oddechu. W związku z tym wszyscy ci z Państwa, którzy jeszcze nie macie jakiejś kawy czy herbaty przy sobie, to może to jest czas, żeby o to właśnie zadbać. Taką mamy intencję, żeby te spotkania były i merytoryczne, ale też miłe i służące właśnie jakiejś regeneracji, nabraniu dystansu do tego, co się wokół nas dzieje. Dzisiejsze spotkanie, szczególnie na temat rozwoju strategii, narzędzi, możliwości związanych z rozwojem pracowników, ale o tym, co dzisiaj bliżej Asia. Jeśli chodzi o czas rozwoju, to jest to teraz czas wielkich sprzeczności, bo z jednej strony słyszymy, że rozwój jest wstrzymany, że nic się nie dzieje, a z drugiej strony doświadczamy, że jest to czas eksperymentów, kreacji, wszystko to, co było niemożliwe do tej pory, czyli praca zdalna, czyli szkolenia zdalne, wideokonferencje. Także jest z mojej perspektywy też taki czas przełamywania niedasiów, wszystkich niedasiów, które były do tej pory dostępne. Oscar Wilde kiedyś powiedział, że doświadczenie to nazwa, jaką nadajemy swoim błędom, więc na pewno jesteśmy po wielu doświadczeniach, po wielu sukcesach związanych z rozwojem w nowej formule i o tym chcielibyśmy porozmawiać z naszymi gośćmi. A to, co przygotowaliśmy dla Państwa, zaraz pokażemy na agendzie. Mamy dzisiaj 5 punktów, z czego pierwszym będzie panel ekspercki prowadzony przez Pawła. Następnie zaprosimy Państwa do wystąpienia pana Wojtka Żydkowiaka. Nowa normalność a leadership. W ogóle hasło nowa normalność będzie się dzisiaj często przewijał. Jeszcze porozmawiamy o tym, kiedy ta normalność nastąpi. Jak zwykle zaprosimy Państwa do ankiety online, żeby też zobaczyć, jakie jest Wasze spojrzenie na to, co się już zadziało i to, co się zadzieje. Później zaprosimy też do spotkania z Karoliną, która omówi, Karoliną, naszym trenerem facylitacji, ankietę, czyli wyniki po przerwie. Dodatkowo jeszcze zaprosimy Państwa na spotkanie z Moniką Milani i Asią Baranowską, które będą mówić o zmianie zawodowej i jak odnieść sukces na nowym stanowisku lub w nowej organizacji. Ostatnie wystąpienie też jest trochę związane z tym, co Państwo prosiliście w ankietach. Prosiliście o to, żeby pojawiły się osoby nie tylko z HR-u, ale z biznesu. W związku z tym też pan Tomek w panelu, który reprezentuje właśnie spojrzenie biznesowe, dla którego HR jest i zawsze był partnerem, a oprócz tego będzie gość z Italii, Stefano Lepera, który włączy się, żeby podzielić się też włoskimi doświadczeniami. Jak będziemy pracować? Tak jak zwykle, tylko takie krótkie zasady, które my nazywamy partnerstwem. Problemy techniczne poprosimy o komentarze na YouTubie. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, to też jakiekolwiek pytania, komunikacja z prelegentami, panelistami poprzez czat.
Też prosimy o zadawanie pytań do panelistów, prelegentów. Będziemy udzielali odpowiedzi na wybrane pytania, ze względu na to, że tych pytań może pojawić się więcej niż mamy możliwości. To, co ważne, to, że wydarzenie jest nagrywane, że materiały po dzisiejszej konferencji będą dostępne na fanpage'u CoachWise Polska, także też będziecie Państwo mogli z nich korzystać, jeśli będzie potrzeba i chęć odsłuchania ich ponownie. Też mamy konkurs. Ostatnim razem konkurs ogłaszaliśmy na koniec, tym razem, żeby dać wszystkim możliwość. Zapraszamy Was do tego, żeby przysłać jak największą liczbę tytułów filmów. Ja jestem kinomanką. YouTube'owych, TEDxowych, krótkometrażowych, fabularnych, animowanych o wspieraniu rozwoju osobistego i zespołu. Także nie wiem, czy rozpoznajecie, ale mamy tutaj kadry z praktykanta, mamy kadry z trenera, mamy kadr z Gwiezdnych Wojen. To pierwsze nasze skojarzenia, które nam przyszły do głowy. I zapraszamy, kto więcej prześle nam inspiracji filmowych, ten otrzyma dzisiejsze zaproszenie do takiej sesji. To może być coaching kariery, to może być po prostu coaching problemowy z Jasią Baranowską, którą później Państwo będziecie mogli poznać. To co, Paweł? Przechodzimy w takim razie do panelu, a Państwa zapraszamy do odpowiedzi na pytanie konkursowe, a oprócz tego też, jeśli pojawią się jakieś pytania do panelistów, to też proszę pisać, będziemy reagować. Dziękuję, Asiu. Ja jeszcze słowo komentarza a propos Stefano. Stefano, z jednej strony to jest próba przybliżenia perspektywy włoskiej. No, oni są, jeśli chodzi o temat kryzysu, trochę przed nami. Więc specjalnie poprosiliśmy ich o to, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami, ale z drugiej strony Stefano reprezentuje bardzo taką wyjątkową firmę. Ona się nazywa HRC od Human Resources Community i to jest firma komercyjna, która od 15 lat tworzy włoską społeczność osób związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Najróżniejsze formy aktywności dla samych kadr, znaczy dla samych nas, dla dzieci, dla rodzin, naprawdę ciekawe, także zostańcie z nami do końca. To nie będzie tłumaczone na żywo, ale będzie można po samej konferencji już z podtytułami odsłuchać to na samym końcu, to znaczy po już z kanału YouTube'owego. Przechodząc do panelu. Minęły 2 miesiące. Od momentu jakby eksplozji tego naszego kryzysu. Stąd też taka próba w tym panelu ogarnięcia wniosków z tego, co się działo przez ten ostatni okres. Te wnioski, one są jakby umieszczone w kontekście w ogóle tego, co się dzieje z uczeniem się. I to uczenie czyli kompetencje cyfrowe, kompetencje przyszłości, cała digitalizacja z jednej strony, ale z drugiej strony tu i teraz, prawda? To, co się dzieje, to jak się zmieniają modele biznesowe, jak się zmienia nasza rzeczywistość, jak zmieniają się upodobania naszych klientów i tak dalej, i tak dalej. Mam wielką przyjemność przywitać tutaj, zacznę od pań, z panią Monikę Milani, dyrektor personalną w Toyota Banku, panią Paulinę Bernatek, menedżera do spraw rozwoju pracowników w Unice i panią Agnieszkę Wołotka, HR Business Partnera z ABB oraz dwóch panów, Wojtka Żydkowiaka, o którym już mówiła Asia, dyrektora personalnego z Hebe, czyli grupy Jeronimo Martens i Tomka Klekowskiego, który w poprzednim swoim wcieleniu, w tej chwili jako konsultant, ale w poprzednim swoim wcieleniu zawodowym był dyrektorem zarządzającym Intela, czyli no taka dosyć twarda biznesowa perspektywa. Słuchajcie, zaczynając, punkt numer jeden, mamy 3 punkty na ten dzisiejszy panel, to wyzwania związane z rozwojem w czasie pandemii. Co było największym wyzwaniem w ciągu ostatnich 2 miesięcy? I postaram się być tutaj jak najbardziej praktyczni, rozwiązania. Albo te, które sami wdrożyliśmy, albo te, które rozważaliśmy, ale nie wdrożyliśmy nam się, na przykład nie udało, bo to też się zdarza. Mhm. Albo może zasłyszeliśmy i uważamy, że ktoś zrobił coś fajnego, czego my akurat nie wzięliśmy pod uwagę. Kto zacznie?
stała taka krępująca cisza. Na każdym zadaniu bardzo jest tak, że ktoś musi zacząć, jak mówił klasyk. Tak. Tak jest. To ja mogę zacząć, skoro nikt się nie wyrywa. I może podzielę się taką perspektywą z retailu. U nas to wygląda tak, że możemy powiedzieć, że mamy dwie grupy pracowników, czyli pracowników przede wszystkim pracujących w sklepach i tych pracowników pracujących w biurze. No, może zacznę od tej sprawy, od tej części prostszej, tak? Znaczy, pracownicy pracujący w biurze do swojej pracy wykorzystują komputery i my mieliśmy to szczęście, że udało nam się wszystkich wyposażyć w narzędzia pracy zdalnej, w związku z tym, kiedy ten trudny czas przyszł i musimy podjąć decyzję o tym, żeby ludzie przeszli na pracę z domu, to w zasadzie odbyło się to bardzo płynnie. To, co my zrobiliśmy, żeby tych ludzi w tym procesie takiej szybkiej tranzycji wesprzeć, to w zasadzie z dnia na dzień podjęliśmy decyzję o wdrożeniu narzędzia społecznościowego, jakim jest Yammer, tak? Czyli taki upraszczając Facebook dla firm. I myśmy go bardzo kierunkowo wykorzystali, to znaczy postanowiliśmy, że będzie to narzędzie wspierające szybkie uczenie się właśnie tranzycję do pracy zdalnej. Tak? Czyli tam w zasadzie zaprosiliśmy wszystkich pracowników, nazwijmy to biurowych, białkołnierzykowych, i 3 razy dziennie publikowaliśmy posty, które miały pomóc im w przestawieniu się na pracę zdalną. Informowaliśmy o tym, w jaki sposób korzystać z poszczególnych narzędzi, co się sprawdza, co się nie sprawdza i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego od razu w pierwszym tygodniu pracy dalej odpaliliśmy takie dział HR, jakby prowadził indywidualne konsultacje, naprawdę indywidualne z osobami jeden na jeden, takie pół godziny czy godzinne kole, podczas których szkolił jakby z zakresu używania podstawowych narzędzi, na przykład Teams, tak? czy pracy, współpracy na plikach zdalnych. I to bardzo fajnie nam się udało, to znaczy, że jakby w tej sytuacji, która się zadziała, w zasadzie w sposób płynny przeszliśmy z pracy 100% w biurze na sytuację, w której 85-90% naszych pracowników biurowych pracował w 100% z domu. No, zupełnie inaczej wygląda sytuacja w sklepach. Nasze sklepy przez cały ten czas, nasze drogerie Hebe były przez cały czas otwarte. Natomiast z racji obostrzeń, które mamy, no i oczywiście też ze względów bezpieczeństwa, niemożliwe było i ciągle do dzisiaj jest prowadzenie tak zwanych szkoleń w klasie, czy nawet szkoleń on the job robione przez naszych trenerów wewnętrznych. No i to jest temat, który dopiero zgłębiamy, natomiast zastanawiamy się jak to będzie i idziemy ogólnie w kierunku też takiego budowania bardziej społeczności z wykorzystaniem mediów społecznościowych, gdzie wiedza byłaby podawana bardziej na miękko, tak? Jakby w formie właśnie kontentu społecznościowego, który można się podzielić, który można zalajkować. I to jest też coś, bez wchodzenia w szczegóły, co w miarę nam się sprawdza. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszych rezultatów. Mhm. Dziękuję, Wojtek, za te dwie perspektywy. Mhm. To może ja teraz w kontynuacji również dwóch różnych jakby grup pracowniczych. Jeżeli chodzi o perspektywę pracownika biurowego, myślę, że podobnie do mojego przedmówcy, większość jest oczywiście zaznajomiona ze wszystkimi aktualnymi narzędziami pracy zdalnej, Skype for Business, MS Teams. Niemniej jednak ci, co nie wykorzystywali w pełnym zakresie możliwości tych urządzeń, na pewno musieli się doszkolić. Zatem wszystkie webinary, szkolenia online, chociażby też dzielenie się wiedzą wśród współpracowników, kto do tej pory prowadził podobne spotkania, jest biegły z pewnych rzeczy, jest bardzo chętny do pomocy innym. Nawet zauważyliśmy jakby potrzebę dzielenia się z szybkich tak zwanych tipsów, czyli wskazówek, dobrych rad, jak sobie efektywnie usprawnić tą codzienną pracę zdalną, nie wiem, nadać pewne priorytety, żeby nie tracić czasu na pewne rzeczy. Stąd też nawet inicjatywy wśród konkretnych działów i pionów organizacji zostały z ich inicjatywy stworzone tak zwane nawet 30-minutowe tematyczne szkolenia. Każdy może się podzielić czymkolwiek, w czym jest dobry, dobrze się czuje, chce się podzielić tą wiedzą, ewentualnie chce nauczyć kogoś, może się też oczywiście zgłosić do tej osoby po tym szkoleniu. Niemniej jednak daliśmy jakby tutaj formę
dowolną, jeżeli chodzi o treść takiego 30-minutowego szkolenia, jak i również temat, ponieważ okazuje się, że ludzie dzielili się w zakresie wiedzy, czasami nawet nie ściśle bezpośrednio związane z ich aktualnym stanowiskiem czy obowiązkami służbowymi, co powodowało rozszerzyć perspektywę, że jesteśmy w takim okresie jakby chęci pomagania, ale zarówno też i nauczenia się czegoś nowego, nie może konkretnie związanego z naszymi obowiązkami, ale w interpretacji ich jest to rozumiane jako rozwój, ponieważ sytuacja jakby otwiera im też pewne perspektywy i jeżeli są oni otwarci oczywiście i chłonni tej wiedzy, to okazuje się, że bardzo pozytywnie jest to organizowane. Jeżeli chodzi o perspektywę taką pracownika bezpośredniego, produkcyjnego, tak, tu oczywiście jakby praca nie uległa zmianie, może tak. Wszystkie środki bezpieczeństwa zostały zachowane, wszystkie dodatkowe wsparcie dla nich, w tym psychologiczne, jak również umacnianie wewnątrz kadry zarządzającej Polidera włącznie, aby pomóc jemu rozmawiać chociażby z tymi ludźmi, by zauważać pewne rzeczy szybciej, reagować, sygnalizować pewne aspekty, abyśmy się wspierali w tych trudnych czasach, też zostało jakby wewnętrznie zapewnione. No i bieżący oczywiście kontakt zawsze z HR Business Partnerem, kierownikiem personalnym czy osobami, które są dostępne na co dzień. Stąd też właśnie, tak jak wspomniałam, moja obecność w biurze jest codziennie. Ja osobiście nie odczułam tej izolacji, ponieważ fabryka jak pracowała, tak pracuje i ten pracownik produkcyjny ze swojej perspektywy, oprócz tej niepewności, paniki i zagrożenia, ale tylko stricte na wykonywanie własnych obowiązków, nie widzi różnicy. Oprócz tego, że musi dodatkowo jakieś środki ochrony, bezpieczeństwa, higieny zastosować, no nic według niego nie uległo zmianie. Pozwolisz, Pawle, to nawiążę do tego, co powiedziałeś na początku, że w czasach kryzysu trzeba zadbać o siebie i tak jak to jest w samolocie, że maska najpierw dla siebie, a później dla dziecka, to też w takich sytuacjach kryzysowych i również jeśli chodzi o lotnictwo, ważne są zasady i procedury. Toyota Bank w Toyocie, filozofia Toyota, dokładnie Toyota Way, opiera się na takich dwóch głównych filarach. Pierwszy to jest ciągłe usprawnianie, doskonalenie, czyli kaizen, wystawianie wyzwań, ale też szacunek dla ludzi. I te zasady, które obowiązują od ponad 100 lat na przestrzeni różnych kontynentów, sprawdziły się w różnych czasach. I nie tylko w takich właśnie spokojnych, a przede wszystkim tych burzliwych. Nieraz Toyota miała różnego rodzaju swoje też problemy i sytuacje kryzysowe. I za każdym razem ta zasada, czyli szacunek dla ludzi, szacunek dla klientów, dla naszych pracowników, i to ciągłe usprawnianie pomaga nam działać w pewnych ramach. I też teraz tak to się odbywa. Czyli traktujemy to jako taką naturalną rzecz, ten kryzys. Naturalną w naszym takim rozwoju organizacji. Uczymy się, wdrażamy nowe rozwiązania, tak jak mówili koledzy, i krótkie formy szkoleniowe, indywidualne spotkania i bieżącą komunikację, czyli tak zastąpiliśmy taką face-to-face komunikatorami wewnętrznymi, ale my ją kontynuujemy na bieżąco, tak jak wcześniej, więcej. Ona jest jej więcej, jest bardziej konkretna, jest precyzyjna, jest przemyślana, także wykorzystujemy każde możliwe narzędzie i okazje, żeby się z pracownikami komunikować. Bo wydaje mi się, że te umiejętności rozwojowe, takie mocno kompetencyjne, takie eksperckie czy stanowiskowe są bardzo ważne, ale równie ważne i ten ciężar naszej uwagi jako HR-owców powinien też być przełożony trochę na te emocjonalne potrzeby i na rozwój taki empatii, takiego dużej troski o to, żeby o tym nie zapominać, że pracownicy żyją często w dużym stresie, niepewności, a naszą rolą, tak rozumiem swoją rolę, jest pokazywać kierunek, czyli że dokąd zmierzamy. Stąd też mamy już zaplanowany i zakomunikowany taki wstępny plan powrotu do biura, podzielony na etapy. Niektóre są z nich bardzo takie precyzyjne,
bo możemy, już wiemy, że możemy je zaplanować w sposób precyzyjny. Część z nich jest ogólnie określona, jeśli chodzi o ramy czasowe, natomiast one są dobrze przygotowane w taki sposób, że pracownik wie, jak będzie wyglądał powrót do normalności, do pracy w biurze. Także ten szacunek o ludzi to przede wszystkim w rozumieniu Toyoty usprawnienia i taka ciągła komunikacja i szacunek dla pracowników. Ciekawe, bo jeden z naszych klientów miał dokładnie taką samą refleksję, Monika, jak ty, że w zasadzie nic się nie zmieniło, bo zmiana była zawsze zmianą i była normalna i oczywista. I w związku, okej, jeżeli tutaj trochę więcej, ale w zasadzie nic nowego. Po prostu byliśmy w biurach, teraz jesteśmy poza, jutro będziemy w szałasach, a potem popłyniemy na kajaki i w ogóle co za sprawa, nie? Tak to troszeczkę... Albo na Marsie, to... będziemy na Marsie. Albo na jakimś Marsie, no. Dziękuję bardzo. Pani Paulino, to ja i Tomek, zostawiłbym cię na koniec jako takiego cyfrowego ewangelistę, tak to się nazywa w tych środowiskach, tak? To jeżeli u nas, jeżeli chodzi o nas, to ja tutaj się rzeczywiście zgodzę też z przedmówcami. My z jednej strony byliśmy dość mocno gotowi na tą sytuację, dlatego że praca zdalna jest czymś naturalnym w naszej w kulturze organizacyjnej. Natomiast ja bym ten okres jeszcze podzieliła na takie dwa etapy, bo rzeczywiście to, co można było mocno odczuć na początku, to był taki lekki szok związany z tą izolacją. To był taki szok związany z tym, że nie wiemy, ile ona będzie trwała, jak to się przełoży na sprzedaż. I my tutaj zastosowaliśmy takie działania wielotorowe, czyli z jednej strony działania na kierowane na tych pracowników etatowych, którzy pracują w biurze, gdzie skupiliśmy się na przypomnieniu takich zasad, w jaki sposób sobie zorganizować pracę, będąc na home office, w jaki sposób przygotować się do spotkań online, które były, ale wiemy, że trochę teraz przebiegają inaczej. Z drugiej strony też zorganizowaliśmy akcje dla pracowników, którzy pracują w sprzedaży, czyli mają ten kontakt z klientem, patrząc też trochę na tą drugą stronę, bo z jednej strony to my byliśmy w tej sytuacji, w której jest większy nacisk na digitalizację, ale tak samo klient. I nie zawsze ten klient potrafił się w tym odnaleźć, więc to też były takie spotkania, w których my uczyliśmy, jak rozmawiać z klientem, jak go pokierować na tych spotkaniach Skype for Business, Zoom i inne różne platformy, w jaki sposób rozpocząć tą rozmowę, jak zadbać o komfort psychiczny klienta. Więc tutaj działaliśmy dwutorowo, natomiast powiedziałabym, że podzieliłabym ten okres na dwa etapy i myślę, że teraz jesteśmy w tym drugim etapie, czyli w takim etapie, kiedy nastał czas zadbania o work-life integration, bo to, co obserwuję, że przez to, że tak bardzo chcieliśmy sobie poradzić w tej sytuacji, zaczynamy bardzo mocno zacierać granice pomiędzy tym życiem prywatnym a życiem zawodowym i pracujemy coraz więcej. I o ile jedni sobie radzą z tym bardzo dobrze i rzeczywiście łączą te rzeczy, o tyle co po niektórych zaczyna być widać takie ogólne zmęczenie i rzeczywiście tutaj rozpoczynamy takie akcje w kierunku work-life integration, czyli na przykład oferujemy jogę dla pracowników, oferujemy od początku, natomiast teraz przykładowo oferujemy koncerty muzyczne, do których można się też włączyć i wysłuchać. Dziękuję bardzo. Tomek? Nie słychać pana Tomka. Już dzwonimy do pana Tomka. Jak zwykle na online testy wypadły bardzo pomyślnie, były przeprowadzone, ale... To się nazywa agility. No i niestety, masz zmutowany mikrofon, Tomek, chyba. No dobrze, słuchajcie, to zróbmy tak. Będziemy w międzyczasie, żeby pomagali tutaj Tomkowi się, że tak powiem, do tej nowej rzeczywistości ustawić. I przejdźmy w takim razie do drugiego pytania. Pytanie jest takie, to jest to, co robiliśmy przez ostatnie dwa miesiące. Praca zdalna, ewidentnie, z jednej strony, z drugiej strony przestawienie się na
zapewnianie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, o czym mówiliśmy dużo na ostatnim panelu. Polecam sobie odsłuchać dobre praktyki z KGHM-u i z Tesco i z Danona. Natomiast pytanie, co dalej? Padło już hasło, że planujemy powroty do biur. Niektórzy już wrócili. Niedalej, jak wczoraj rozmawiałem z jednym z dyrektorów personalnych, mówi 50% już mamy ludzi w biurze. Ja mówię, już? Tak? Kiedy? No IKEA otwarta, mówi, no to biuro otwarte. Taki był to komentarz. My się tutaj troszeczkę śmiejemy, ale wiemy, że sytuacje czasami bywają wcale nie do śmiechu. Ale pytanie, co dalej? Co za 2-3 miesiące? Jedni mówią, no jak to co dalej? Szykujemy się na drugą falę epidemii. Drudzy mówią, będzie jak zwykle, prawda? Trzeci mówią, szykujemy się na to, że nie będzie wakacji. Wiele z nas ma dzieci w wieku szkolnym, które same sobie nie pojadą, a te miejsca, do których zazwyczaj jechały, będą w jakiś sposób ograniczone lub zamknięte. Co jest tym priorytetem rozwojowym na następne, nie wiem, powiedzmy sobie 2-3 miesiące, tak daleko jak widzimy? No dobrze, to może... Proszę. Dziękuję. Z mojej perspektywy to może zabrzmi jak banał, no bo mówić, że obecne czasy są inne, bardziej wymagające niż te poprzednie, to jest banałem. Natomiast rozwój menadżerów dla mnie był zawsze najbardziej kluczowy i tym bardziej teraz. Czyli to, co planujemy w najbliższym czasie, to skupienie się na kadrze menadżerskiej, po to, żeby przedstawić trochę inny model leadershipu, inny model pracy, bo to jest przywództwo tu i teraz. Potrzebujemy szefów zdecydowanych, ale rozsądnych, jak mówił pan Toyoda, czyli nie mogą być lekkomyślni w swoich działaniach. Mają być skoncentrowani, ale też elastyczni. Mają być aktywni, czyli działać z inicjatywą, ale nie mogą być chaotyczni, nie mogą. To musi być w takiej kulturze zen, nie może być chaosu spowodowanych naszym działaniem. No i mają być oczywiście wymagający, no ale tacy ludzcy i z szacunkiem do ludzi. I to są trudne, to same słowa brzmią dobrze, natomiast przedstawienie takiego modelu, w którym pokażemy zachowania, w którym będziemy rozmawiać o tym, co my rozumiemy przez taką postawę, przez takie kompetencje liderskie, to jest nasz priorytet na najbliższe miesiące. Przypomina mi się kryzys 2008-2009, kiedy ewidentnie temat przywództwa, wtedy, mówimy dzisiaj o zupełnie dużo mocniejszej sytuacji, prawda, był takim tematem flagowym. A jak pozostali nasi paneliści? No ja tutaj mogę się wypowiedzieć. A to proszę, to teraz ja puszczę w przodę. Dobrze, dziękuję. Nawiązując trochę do tego, co mówiłem wcześniej, bo trochę jedno wiąże się z drugim, ale też pamiętając o pewnym kontekście. Nasz kontekst w retailu jest taki, że no brak klientów w sklepach przełożył się na oczywiste spadki, większe lub większe spadki sprzedaży. Spadki sprzedaży oznaczają konieczność do dostosowania kosztów, więc tak naprawdę mamy bardzo ograniczony, przynajmniej w tym roku, budżet szkoleniowy czy budżet rozwojowy i pytanie jest, jak w ogóle rozwijać ludzi, kiedy tego budżetu nie ma, tak? Bo sprawa jest o wiele prostsza, mamy o wiele większe możliwości. Kiedy ten budżet mamy, kiedy go nie mamy, musimy stać się bardziej kreatywni, żeby mniej więcej pokazać kierunki, o których myślimy, czy w których już zmierzamy. Pierwsza rzecz to jest większe wykorzystanie ekspertów wewnętrznych, którzy nam mogą do tego obszaru szkoleniowego, rozwojowego wnieść bardzo ciekawą wartość. O tutaj też pozostali paneliści już o takich przykładach, takich tego typu praktyk czy działań już wspominali, bo jest wiele osób w organizacji, które ma know-how czy umiejętności, nawet niekoniecznie bezpośrednio jakby związane z obszarem, którym się zawodowo zajmują, ale są pasjonatami jakiegoś tematu i warto się pod tą pozytywną energię podłączyć. Druga rzecz jest taka, że tu już nawet nie chodzi o sam budżet, ale też na to dystansowanie społeczne, tak jak ten social distancing, czyli pewnie przez długi jeszcze czas będziemy starać się ograniczać sytuacje, w których wiele osób naraz znajdzie się w jednym pomieszczeniu, więc gdzieś tam szkolenia w klasie pewnie przez długi czas będą ograniczone, w związku z tym teraz będziemy się skupiać przede wszystkim na tworzeniu różnorakiego kontentu,
kontentu cyfrowego, którym się będziemy potem mogli z pracownikami, z koleżankami i kolegami w takiej czy innej formie, przez taki czy inny kanał dzielić. I bardzo mocno nad tym pracujemy i też znowu pracujemy wewnętrznie, dlatego że zastanawiamy się, czy na pewno potrzebujemy wsparcia zewnętrznego i zewnętrznej agencji po to, żeby taki ciekawy i wysokiej jakości kontent tworzyć. Okazuje się, że nie, że można powiedzieć, potrzeba matką wynalazku. Last but not least, ale to jest chyba najważniejsze, jakby w momencie, kiedy nasze możliwości jako organizacji są trochę jednak ograniczone, to trzeba jakby wrócić do takiego filozoficznego pytania i zadać sobie samemu pytanie i też pomóc dokonać tej refleksji innym. Kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za rozwój? Tak? Czy to jest tak, że nie wiem, ja się nie rozwinąłem, bo firma mnie nie wysłała na szkolenie, bo firma mi nie umożliwiła? Czy to jest raczej tak, że ja się nie rozwinąłem, więc się nie chciałem, bo się nie chciałem rozwinąć? I to, co będziemy się starać robić, to będziemy starali się skupiać na budowaniu tej świadomości właśnie, jak ważna jest własna motywacja i własna chęć rozwoju. Jak ważna jest sama świadomość, bo to jest gdzieś punkt wyjścia. I potem mamy oczywiście organizację, która może nas w tym pomóc, mamy menedżera, który powinien nas w tym wspierać, ale przede wszystkim jedyna zmienna, jedyną rzecz, którą w swoim rozwoju kontroluję w 100%, to jestem ja sam. Tak? Więc jeżeli ja będę chciał się rozwijać, to ja znajdę sposób na to, żeby się rozwijać. I my chcemy się skupić na tym, żeby trochę takiego podejścia na zasadzie can do naszych pracowników na różnych szczeblach uczyć i do tego ich zachęcać, tak, żeby nie patrzyli na ograniczenia, żeby nie zwracali uwagi na to, że możliwości mogą być ograniczone, tylko żeby sami też znajdowali te możliwości przy takim czy innym naszym wsparciu. Czy już teraz Państwo mnie słyszą? Tak, słyszymy Cię, Tomek. Świetnie. O, no wreszcie. Czyli jednak stare powiedzenie, że szewc bez butów chodzi, okazuje się być wyjątkowo tutaj trafne. Oj tam. Więc jeśli ja mógłbym się odnieść jeszcze nawet do tej pierwszej tury wypowiedzi i pokazać Państwu perspektywę taką biznesową. Ja w tej chwili patrzę na to z kilku punktów widzenia. Tak? Pierwsza sprawa to jest, patrzę na to jako ekspert, który zajmuje się transformacją cyfrową i osoba, która pomaga zarządom firmy w formułowaniu strategii cyfrowej, która również w tym momencie jest niezwykle istotna, ponieważ bardzo wiele firm zmienia swój sposób działania w sposób dosyć radykalny, aby otworzyć sobie cyfrowe kanały dotarcia, aby otworzyć sobie możliwości pracy na odległość. To nie jest tylko i wyłącznie praca pracowników, ale to jest to, w jaki sposób firma dostarcza wartość. Tak? I to jest jeden z bardzo dużych obszarów. I tu mogę się z Państwem podzielić kilkoma obserwacjami, na przykład jak wygląda w tej chwili kwestia wdrażania projektów informatycznych, jakie tu są oczekiwania ze strony, oczekiwania biznesu, odnośnie wsparcia ze strony działów Human Resources, ale tym chciałbym się zająć może w późniejszej części. Natomiast druga sprawa i drugie takie duże oczekiwanie z perspektywy biznesu to było właśnie umożliwienie pracy zdalnej, tak aby podtrzymać ciągłość funkcjonowania firm i o tym Państwo wszyscy mówili. Natomiast to, z czym mieliśmy do czynienia, to tak naprawdę jest pewna bardzo specyficzna forma pracy zdalnej, mianowicie praca tylko i wyłącznie z domu, która jest realizowana w warunkach zarządzania kryzysowego. Ja zajmowałem się pracą zdalną i zarządzałem zespołem, który pracował zdalnie przez około 15 lat. To były dwa zespoły, jeden tutaj w Europie Środkowej, następnie kiedy odpowiadałem za rozwój rynku zaawansowanych technologii, czyli tak naprawdę za transformację cyfrową. W całym regionie EMEA miałem pracowników rozrzuconych po 8-9 krajach. Ze mną w biurze pracowała na początku jedna osoba, a potem dwie osoby, cała reszta z 40-osobowego zespołu pracowała gdzieś indziej. No i pierwszą rzeczą to jest to, że my oczywiście teraz się możemy cieszyć, że ludzie opanowali pewne narzędzia, że ludzie do pewnego stopnia już przeszli przez ten pierwszy stres, tak? Rzuciliśmy kogoś do wody, no i on się nie topi. To jest ok, tak? To jest potrzebne do tego, żeby zacząć. Natomiast z perspektywy efektywnej pracy zdalnej i z perspektywy długoterminowego zarządzania taką organizacją, bo my teraz mówimy o tym, czy nam się epidemia kończy, czy nie kończy, ale tak naprawdę w drugiej połowie roku zapewne przyjdzie druga fala i czy ona będzie trwała 3 miesiące, czy 5 miesięcy, czy 6 miesięcy, tego nie wiemy.
Więc potrzeba nam przygotować organizację nie tylko do tego, aby podtrzymać takie business continuity, ale potrzeba nam przygotować organizację tak, aby ona efektywnie funkcjonowała w sposób zdalny w długim okresie czasu. I dla mnie, i kiedy ja tym się zajmowałem, inwestowaliśmy w kilka obszarów z punktu widzenia właśnie rozwoju potencjału organizacyjnego i rozwoju pracowników. Pierwszy obszar to był zaufanie i zaangażowanie. Tak, żeby pracownicy chcieli, znaczy ufali swoim menadżerom, ufali innym członkom zespołu, chcieli z nimi współpracować i aby istniała maksymalnie duża spójność pomiędzy tą taką narracją ogólnie korporacyjną, a tym, co dzieje się w tej strukturze nieformalnej. Więc nastawienie na otwartość, nastawienie na bardzo dobry feedback i to zarówno feedback od strony pracowników, ale również feedback na przykład ocenę menadżerów dokonywaną przez ich zespoły, a nie tylko zespołów przez menadżerów. Czyli doprowadzenie takiej sytuacji, że wszyscy z sobą chcą pracować w oparciu o duży poziom zaufania. Kolejny obszar to umożliwienie ludziom, znaczy umożliwienie delegacji uprawnień. Ludzie, którzy pracują zdalnie, muszą podejmować te wszystkie swoje decyzje samodzielnie i bez bardzo wielu konsultacji. Oni muszą w związku z tym rozumieć strategię firmy, oni muszą w związku z tym rozumieć pewien sposób funkcjonowania firmy, pewien modus operandi, tak? To się nazywa fachowo commander's intent. Jakby, jeśli chciałbym dać tutaj jakąś metaforę, to wyobraźmy sobie, że płynie ławica ryb i ta ławica ryb musi ominąć, nie wiem, drapieżnika. To oczywiście całe stado w sposób niesłychanie skoordynowany skręci, ominie, zareaguje na nową sytuację. I tak samo chcemy, aby reagowali pracownicy w naszej firmie. Wszyscy zgodnie, bez jakiejś wielkiej, bezpośredniej komunikacji, ale aby te zwroty biznesowe były wykonywane właśnie w sposób taki uporządkowany. To można osiągnąć, to właśnie przy tej dobrej delegacji uprawnień, przy dużej jasności, przy jasności procedur, przy jasności sposobów działania, przy jasności strategii, to można osiągnąć. Kolejna rzecz to jest kwestia komunikacji. Jeśli komunikujemy się zdalnie, to komunikujemy się inaczej. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zamiany rozmowy face to face na rozmowę przez telefon przy wykorzystaniu jednej czy drugiej platformy. Ale zupełnie inaczej funkcjonujemy, jeśli komunikujemy się online. Inaczej funkcjonujemy, jeśli w dużo większym stopniu wykorzystujemy komunikację pisemną. I do tego też należy ludzi przygotować. Ja przeczytałem w swoim życiu tysiące maili, które opowiadały mi całe czyjeś życie i czyjeś rozterki z jakiegoś tam okresu czasu, zanim dowiedziałem się, o co mu chodzi, albo tam się nie dowiedziałem, o co chodzi. Dobrze napisana komunikacja biznesowa to jest taka, która mówi, o to mi chodzi, to chcę osiągnąć, to jest dla ciebie istotne, abyś mi pomagał, więc w związku z tym zróbmy to i to. Więc nauczenie człowieka, jak się efektywnie komunikować pisemnie i czym to się różni od efektywnej komunikacji werbalnej, to jest też jeden z obszarów. I to, o czym też już jedna z pani Paulina mówiła, efektywność spotkań zdalnych. Trzeba się przygotowywać do wszystkich spotkań. Prowadzenie spotkań jest oczywiście umiejętnością uniwersalną w każdej sytuacji. Natomiast w przypadku spotkań zdalnych należy to robić z jeszcze większym naciskiem na to, aby robić to poprawnie, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i pewnych procesów, tak aby ta komunikacja faktycznie była efektywna. Więc moim zdaniem to pierwsza rzecz to jest taka, przeszliśmy przez ten szok związany z wejściem w kryzys, ale teraz jako działy Human Resources, zastanówmy się, co możemy zrobić w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to jest, jak my będziemy mogli pomóc biznesowi, który musi dostosować się do nowej sytuacji z perspektywy swojego modelu biznesowego. A druga sprawa to, jak przygotujemy pracowników i organizacje i zespoły menadżerów i pracowników na to, co będzie w okresie powiedzmy drugiej fali. Tomek, bardzo ci dziękuję. Powiem tak, koniecznie, słuchając ciebie, musimy zrobić webinarium na ten temat, bo ta strategia czteropunktowa naprawdę to było coś robiącego różnicę. A mamy jeszcze co najmniej dwie panie, których głos też chcielibyśmy usłyszeć. Ja tylko takie słowo komentarza.
W ostatnim miesiącu zrobiliśmy 3 webinaria na temat facylitowania spotkań online i na tych 3 spotkaniach było prawie 500 osób. W kontekście tego, o czym ty mówisz, nie? Że to nie tylko narzędzia, chociaż one są bardzo ważne, ale też pewne umiejętności i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, wraca, z tego co siebie zrozumiałem, do łask się mówi, tak? Że wraca do łask komunikacja pisemna. No maile. Nie? Bo to, że mówimy, to jedno, a to ile maili i tam różnych tymi nośnikami się to przenosi, to druga sprawa. Bardzo dziękuję. Mhm. Pani Agnieszko? Pani Paulino? Dobrze, to ja już, jak byłam wywołana pierwsza. Oczywiście zgadzam się, że temat komunikacji, niezależnie czy jest drogą mailową, ustną czy face to face, jest bardzo ważny. Na pewno wymaga pewnych modyfikacji i zmian w zaistniałej sytuacji, jak również wszystko, co nazywamy tutaj oczywiście inteligencją emocjonalną w tle. Ponieważ nie wiemy, w jakiej kondycji jest rozmówca, z jakimi codziennościami się zmaga. I ważne jest, aby ta empatia, o której też już była mowa, była na tyle i świadomość zbudowana wśród naszych i liderów, i pracowników, była ta świadomość na te tematy na tyle zbudowana, aby wiedzieli, że osoba po drugiej stronie, niezależnie czy ona siedzi przy które płacze, albo ma jeszcze jakieś inne osobiste problemy wynikające z zaistniałej kryzysowej sytuacji, zrozumiana po prostu, dostosowany język, danie nawet czasu na przetrawienie pewnych informacji, zatem ta efektywna komunikacja i osiągnięcie naszych celów biznesowych w rezultacie oczywiście na samym końcu no musi być osiągnięte, bo każdy jakby ma te swoje cele, ale na pewno jest większa otwartość na zrozumienie. Jeżeli chodzi o zbudowanie odporności, to jest też coś, co uważam jest godne uwagi, tak samo jak adaptacja. My nie wiemy, co będzie za kilka miesięcy. Na pewno już nie będzie takiej paniki albo takiego przerażenia u niektórych, jak było na samym początku, bo jest to coś, co się zdarza drugi raz w podobnej skali. Jesteśmy już oswojeni z tematem albo łatwiej nam jest się dostosować do nawet nowych rzeczywistości. Środowisko jest bardzo dynamiczne, zatem przechodzenie, zarządzanie tą zmianą, wdrażanie pewnych nowych rzeczy szybciej, to jest coś, co na pewno wartość dodaną nam wszystkim przyniesie, a budowanie odporności na kolejne sytuacje kryzysowe, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, bądź chociażby już przejście pierwszych kroków, kto mi pomógł 2 miesiące temu, jak widzę, jak zadziałałam ja, kolega w sytuacjach kryzysowych, no to te doświadczenie już zbierane, jest nam łatwiej je wdrożyć za drugim razem, nawet jeżeli kryzys będzie silniejszy. Bardzo dziękujemy. Czyli to długofalowe, o którym mówił pan Tomek, nie tylko zabezpieczenie ciągłości, ale długofalowe funkcjonowanie w innych warunkach i ta odporność. Pani Paulino? Ja się tutaj absolutnie zgadzam z przedmówcami. Też mam taką refleksję, że my tak naprawdę nie wiemy, na co się szykujemy, bo ciężko jest powiedzieć, co będzie przed nami. Nie dysponujemy wiarygodnymi danymi na ten moment, tak samo jak nie dysponowaliśmy od początku tej pandemii. Także to, co możemy zrobić, to rzeczywiście przygotowywać się na różne scenariusze i jak najbardziej tutaj zadbać o rozwój przywództwa, jak najbardziej zadbać o rozwój odporności. Tutaj bym powiedziała, że zarówno tej takiej biznesowej, ale w kontekście zdrowia tutaj mentalnego, które jest kluczowe i które też ta pandemia trochę zadziałała jak taki papierek lakmusowy i pokazała nam, kto jest w jakiej kondycji i gdzie, jakie metody powinniśmy na dany moment zastosować. Jeżeli chodzi o te konkretne rozwiązania, no to my na przykład jako Unika pozostajemy przy tym, co planowaliśmy, oczywiście z korektą na sytuację, w której się znaleźliśmy, więc powracamy do realizacji założonych projektów, dostosowując je oczywiście zarówno do opcji zdalnej, jak i do opcji stacjonarnej, czyli niezależnie od tego, na czym stanie, my będziemy do tego przygotowani. Co do rozwoju i tutaj była wypowiedź w kontekście czy posiłkować się wsparciem zewnętrznym w tworzeniu materiałów, my po prostu, tak jak powiedziałam, dostosowujemy to, co zaplanowaliśmy do obecnej sytuacji, trochę kontentem, ale też formą, czyli po prostu oferujemy szkolenia zamiast 1-2-dniowych. Dzielimy to na 2-godzinne bloki online, tak żeby to było komfortowe dla pracowników i żeby to było dla nich realne. Natomiast też patrzymy
wielotorowo, czyli też od tej strony biznesowej, co zrobić, żeby tej stronie, która ma bezpośredni kontakt z klientem, jak najbardziej pomóc. I mam takie poczucie, że wchodzimy w taki okres i to jest coś, co jest ciekawego i dobrego w tej całej sytuacji, czyli taki okres, kiedy to kultura organizacyjna będzie pokazywała siłę całej organizacji, tak? Będzie pokazywała, w jaki sposób my funkcjonujemy, w jaki sposób współpracujemy, bo z tej kultury organizacyjnej będą wynikały te elementy, o których wspominali moi przedmówcy, czyli zarówno ta konstruktywna komunikacja, kultura feedbackowania nie tylko od strony przełożonego, ale też tego feedbackowania zwrotnego od podwładnych do przełożonych, czy też na poziomie równoległym, czyli kolega koledze, ale także właśnie myślenie biznesowe, rozumienie strategii, ta automotywacja i też takie myślenie perspektywiczne z punktu widzenia dużego obrazu i tego, co może nastąpić, ale też funkcjonowanie w takim posiadaniu planu B, tak? Czyli posiadaniu z tyłu głowy, że coś jeszcze rzeczywiście może się wydarzyć. Bardzo dziękuję. Plan B. To nasze drugie imię w ostatnich czasach. Dzisiaj mieliśmy trudność techniczną i z jedną z prezentacji i postawiliśmy system na głowie i się okazało, że jak się go postawi na głowie, to działa. Bardzo by mi zależało na tym, żebyście zostali z nami, mówię drodzy paneliści. A teraz, ponieważ Wojtek Żytkowiak przygotował dla nas prezentację związaną z przywództwem. Przypomnij Wojtek, czy ty miałeś doktorat z tego przywództwa, czy ty miałeś, to była twoja praca magisterska? Tak, tak. To jest tak, że temat w ogóle rozwoju, czy zarządzania talentami, potem rozwoju, potem przywództwa, to jest coś, co mnie gdzieś pasjonuje od 10 lat i mniej więcej 5 lat temu stwierdziłem, że tak mnie pasjonuje, że go zgłębię w formie doktoratu i tak, że to jest. Dobrze. Ten mój koniec to jest rozwój przywództwa konkretnie. Dobrze. Wszystko, co jest z tym związane. To na sekundkę chciałbym się wstrzymać, bo Tomek tutaj podnosił wyraźnie rękę, że chciałby coś jeszcze, że coś jest niecierpiące z uwagi. No. Ja chciałbym jeszcze podkreślić to, o czym mówiłem na początku, że dział HR ma teraz bardzo duży potencjalny wkład w przygotowanie i w pomoc firmy w przestawieniu się na nowy model funkcjonowania, który z całością będzie bardziej cyfrowy. I teraz, jeśli przyjrzymy się temu, w jaki sposób można firmie pomóc przyspieszyć transformację cyfrową, to będzie obszar, gdzie dział Human Resources, gdzie praca nad rozwojem potencjału organizacyjnego może nam bardzo pomóc wybrać właściwe projekty i pewne projekty wdrożyć wcześniej. I teraz ja dam konkretny przykład. Nie chodzi tylko o pracę zdalną i tylko w ogóle cyfrowość jako pojęcie. Cyfrowość jako pojęcie. IKEA wdrożyła sobie teraz chatbota, który zwiększył możliwości obsługi klientów pięciokrotnie. I teraz, żeby to zrobić, to oczywiście trzeba to umieć zrobić w miesiąc albo w dwa miesiące. I teraz są projekty takie, które się robi w krótkim okresie czasu łatwiej, są takie, które się robi trudniej. Natomiast elementy związane z zarządzaniem zmianą, ze odpowiednią definicją problemu, odpowiednią definicją procesu, współpracą między biznesem, IT, a właśnie menadżerami, a różnymi działami liniowymi, to są obszary, gdzie dobrze funkcjonujący dział Human Resources staje się doskonałym partnerem i kluczowym elementem sukcesu polegającego na tym, aby pewne nowe rozwiązania wdrożyć szybciej i wdrożyć w taki sposób, aby one były powszechnie i z sukcesem wykorzystywane. Czyli jest nieodzowny to jest, de facto. Jest nieodzowny, jest absolutnie krytycznym elementem transformacji. Jest takie prawo Marteka, które mówi o tym, że skuteczność transformacji cyfrowej zależy oczywiście od tego, jak firma efektywnie wybiera technologię, ale będzie miała tutaj zawsze mnóstwo różnych opcji do wyboru, ale jest również bardzo mocno uwarunkowany takim potencjałem firmy związanym z przyswajaniem i wdrażaniem zmiany i budową swojej kultury organizacyjnej, takiego akumenu związanego ze zmianą i wykorzystaniem technologii cyfrowych. I ten drugi obszar jest w całości obszarem do zagospodarowania przez działy Human Resources.
Super, bardzo dziękuję. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać do tego, co powiedziałaś, Tomku. Faktycznie my jako HR powinniśmy, bo biznes sprawdził się, jeśli chodzi o tą digitalizację, tworząc chatboty. Również Toyota Bank taki chatbot jest. Natomiast dla mnie wyzwaniem jest jako HR, żeby nie być z tyłu, żeby technologicznie, mając chatboty, wykorzystywać do naszych procesów HR-owych, bo to, że one biznesowe działają i sprawdziły się i to jest sukces biznesu, ale teraz co my jako HR możemy zrobić, żeby wykorzystać to, co już biznes stworzył, te technologie, ale w obszarze zasobów ludzkich. Więc potwierdzam, to jest wyzwanie, które stoi przed nami. Dziękuję, Monika. I teraz poprosiłem, żebyście zostali z nami, dlatego że za co bardzo osobiście dziękuję, Wojtek, bo wiem, że ty się zawsze niezmiernie rzetelnie przygotowujesz. Ja nawet nie chcę pytać, ile godzin przygotowywałeś tą 20-minutową prezentację, bo przypuszczam, że pewnie z 10, tak jak cię znam. No nie znamy się, słuchajcie, tak bardzo, bardzo dobrze, ale troszeczkę się znamy, więc zależałoby mi na tym, żebyśmy zostali i ewentualnie mieli słowo komentarza do tego, co Wojtku przygotowałeś. The stage is yours, jak to mówią po staropolsku, czyli, że tak powiem, oddaję ci głos. No dobrze, to ja bym w takim razie poprosił o rzut na ten ekran prezentacyjny, dobra. Nie wiem, czy już widzicie, potrzebowałbym od was feedbacku, bo to jest właśnie te problemy techniczne, o których rozmawialiście. Chyba jeszcze widzicie mnie, prawda? Czy już widzicie mój ekran? Widzicie mój ekran? Widzimy jedno i drugie, i ekran, i ciebie. Mhm. Dobrze, cudownie. No dobra, to może tytułem wstępu, słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj w tej pierwszej części padło kilka takich słów klucza. Te słowa klucze to empatia, elastyczność, odporność, czy na przykład scenariusze. Było też wiele innych. A za chwilę zobaczycie, że wiele tych tematów, wiele tych słów się tutaj w tej prezentacji krótkiej pojawi, więc mamy kolejne kilkanaście minut na to, żeby porozmawiać o tym, czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o wymagania w obszarze przywództwa w kontekście tak zwanej nowej normalności. I może kilka uwag technicznych, zanim zacznę. Jak widzicie, slajdy są w języku language tak zwanym, ale mówimy oczywiście po polsku. Nie musisz też niczego nocować, dlatego że te slajdy, tak się z Pawłem i z zespołem CoachWise mówiliśmy, że będą dostępne w formie PDF-a zaraz po spotkaniu, więc będzie można sobie doczytać to, czego nie uda się zapamiętać. I też taka ważna rzecz, a propos gdzieś tego ilości czasu poświęconej na przygotowanie prezentacji, bo jest ona przygotowana, jest taka bardzo wiedzowa i przygotowana w takim duchu tak zwanego evidence-based, czyli mocno bazująca na faktach, na badaniach, czyli nie pitu-pitu, ale o tym, jak jest naprawdę. Także słuchajcie, przechodząc do sedna, na początek mam dla was coś takiego. Ja was nie widzę, ale zakładam, że część z was się uśmiechnęła, dlatego że słuchajcie, moi drodzy, o to właśnie chodziło, dlatego że zostaliście zmanipulowani przez efekt tak zwanej słodkości. I o co z tą słodkością chodzi? Badania pokazują, że rozpoczęcie prezentacji zdjęciem słodkiego dziecka zwiększa szanse na to, że skupicie się na tym, co powiem, ale nie tylko, że się na tym skupicie, ale też, że dobrze to odbierzecie. Więc to jest taka mała socjotechnika, której skuteczność wynika z tego, że małe dziecko zajmuje pierwsze miejsce na miejscu tak zwanych rzeczy słodkich, tak? Małe dzieci są na pierwszym miejscu, a podium zamykają małe kotki i pieski. Właśnie dlatego, aby dodatkowo zwiększyć szanse na to, że rzeczywiście posłuchacie, to, co chcę wam powiedzieć, to mam zdjęcie, zwane killer combo, kombinacja bobas i mały kotek. Także słuchajcie, teraz musi się udać. Ale to tak tytułem żartu na początek. Natomiast jest jeszcze jeden powód, dla którego pokazałem wam dziecko. Dlatego, że dzieci w ogóle w kulturze, czy w popkulturze też mają dla nas szczególne znaczenie, bo one pojawiają się zawsze wtedy, jakby pewien symbol, kiedy rozmawiamy w ogóle o względności świata, który nas otacza, albo w ogóle zastanawiamy się nad wpływem natury i kultury na nasz rozwój, czyli na rozwój człowieka. Dzisiaj też o rozwoju będziemy rozmawiać. No i rzeczywiście jest tak, że te ostatnie kilkanaście tygodni to taki moment, w którym tak, zastanawiamy się nad przyszłością, dlatego że wiele rzeczy, które braliśmy za pewniki, takimi już nie są, bo słuchajcie, stanął na głowę, tak? On się zatrzymał, on stał się podejrzliwy, on stał się złowrogi, nieprzyjazny, a nawet czasami straszny. Więc z jednej strony możemy powiedzieć, że do tej pory żyliśmy w świecie, który przynajmniej dla nas w Europie czy w Polsce oznaczał jakby względną prosperitę, rozwój i nieograniczone wręcz możliwości. A właśnie obraz małego dziecka jest taki, jeśli chodzi o tą warstwę symboliki, to są właśnie te nieograniczone możliwości.
A z drugiej strony żyjemy w świecie, w którym nikt już nie może czuć się bezpieczny. Tak? I do tego dochodzi jeszcze tak zwana tabloidyzacja mediów, również tych społecznościowych, gdzie w pogoni za klikalnością nakręca się jeszcze dodatkowo nasze poczucie niepewności. Więc ten świat tak naprawdę, słuchajcie, poza tym wszystkim stał się też bardzo zmienny. Nie chodzi tylko o tempo tych zmian, bo dzisiaj też mówiliśmy o tym, że właśnie bardzo szybko musieliśmy się przestawić na pracę zdalną, ale tak naprawdę w takiej perspektywie makro chodzi też o poza tempem zmian chodzi też o amplitudę tych zmian, bo nie wiem, czy wiecie, i tutaj odwołanie się do pewnych szacunków, którymi miesiąc czy dwa miesiące temu podzieliło się McKinsey, gdzie oni mówią o tym, że tak naprawdę ten impact kryzysu, tak, na ekonomii, na nas wszystkich, którego możemy się spodziewać, to jest coś, co jest porównywalne tylko jakby do tego, co działo się w trakcie II wojny światowej. Więc tak naprawdę za chwilę okaże się, że ten kryzys 2008 roku, o którym przed chwilą Paweł wspominał, to było jakby niewinne kichnięcia. Tak naprawdę prawdziwy kryzys to zobaczymy dopiero teraz. No i myślę, taki akronim, który wszyscy znają, bo żyjemy w świecie, z angielskim mówiąc WAKA, a po polsku mówiąc WUKA. Akronim, mówię, znają wszyscy prawdopodobnie, ale za chwilkę jeszcze do niego wrócimy. Nasze wyobrażenie jest ogólnie takie, że ten świat WUKA to jest świat nieprzewidywalny. I wiele osób pewnie dzisiaj zadaje sobie pytanie, czy w ogóle to, co się teraz dzieje, można było przewidzieć, a więc w jakimś sensie też od strony nawet liderskiej, tak, operacyjnej, biznesowej, ale też po prostu liderskiej, że można się było do tego przygotować. No i słuchajcie, okazuje się, że chyba można było, dlatego że ja ostatnio, dwa tygodnie temu, ze zdumieniem oglądałem dokument na Netflix, w którym pojawia się wypowiedź Billa Gatesa z maja ubiegłego roku, w którym słowa, których używa, aż mnie zmroziły, dlatego że scenariusz, który on rysuje, i to słowo scenariusz jest nieprzypadkowe, i do niego też jeszcze wrócimy. Ten scenariusz, który opisuje, do złudzenia przypomina to, co się de facto dzisiaj dzieje. On o tym mówił w maju ubiegłego roku. No, ale wszyscy wiemy, tak, że ten Bill Gates to jest lider nieprzypadkowy i na pewno niepospolity. A skoro on potrafi przewidzieć przyszłość, to pewnie też w zanadrzu ma jeszcze jakieś inne super umiejętności, super skille, które powodują, że do przyszłości będzie przygotowany lepiej niż inni. No i moje takie pytanie sam do siebie, które sobie zadałem, że skoro Bill Gates potrafi, to może my wszyscy też potrafimy. Może my jako dział HR też potrafimy naszych menedżerów, naszych liderów i naszych pracowników do tej przyszłości lepiej przygotować. I przechodząc do meritum, zasadnicze pytanie jest takie, tak, jakie umiejętności są kluczowe do tego, aby w tej nowej rzeczywistości od strony liderskiej przetrwać, tak? I jak powinniśmy je zidentyfikować? Więc ja wam powiem mniej więcej, jak ja do pewnej konkluzji, którą za chwilkę wam przedstawię, doszedłem. I dla mnie były to trzy kroki. Tak? Pierwszy krok to było trochę zastanowienie się w ogóle, ok, z czym mamy do czynienia? Tak? Czy mamy ten świat WUKA, czy mamy zmienność, która tak naprawdę obnaża wszelkie nasze słabości? Mamy niepewność, która wzmacnia z nas taką niechęć, taki trochę marazm i poczucie bezradności. Mamy złożoność, która potęguje konsekwencje, szczególnie te niechciane konsekwencje. I wreszcie mamy niejednoznaczność, która napędza konieczność robienia założeń, bo skoro nie wiemy, jak będzie, to musimy coś zakładać. Więc to jest ten kontekst, krok pierwszy. Drugi kontekst jest taki, że nie powinniśmy wymyślać koła od nowa. Są tacy, którzy żyją z tego, że myślą o przyszłości. Możemy tutaj mówić o firmach doradztwa strategicznego. Możemy myśleć o całej masie akademików, którzy naprawdę jakby żyją z myślenia o przyszłości. I chodzi o to, żebyśmy korzystali z tej rozproszonej ekspertyzy, która przecież dzisiaj jest dostępna dziś za darmo i w zasadzie można powiedzieć na wyciągnięcie myszki. Tu jest kilka przykładów źródeł, z których ja korzystam. I wreszcie trzeci, ostatni krok, to trzeba, jak się człowiek w to zagłębi, jakbyś wyciągnąć z tego sens, tak? Czyli sprowadzić to do tak zwanego wspólnego mianownika, tak? Wybierając, co to jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne i co możemy potem przełożyć na praktykę. Więc słuchajcie, ja tak zrobiłem i to, co chciałbym za chwilkę wam jeszcze w ciągu 10, mniej niż 10 minut pokazać, to jest właśnie wynik takiego ćwiczenia. I wyszło mi z tego, że ten lider na nowe czasy powinien być ubrany w 9 kompetencji, które możemy sobie pogrupować na 3 obszary. To są takie 3 obszary, które zresztą pojawiły się w zaproszeniu od Coach Wise, w zaproszeniu na to dzisiejsze spotkanie. Znaczy, jakie to obszary, jaki to lider? To jest lider, po pierwsze, taki, który potrafi jednać sobie serca i umysły innych ludzi. Po drugie, to jest lider taki, który widzi we mgle. To jest gdzieś tam ten obszar bardziej odnoszący się do tematu strategii, patrzenia do przodu.
I wreszcie, po trzecie, ale równie ważny, lider, który sprawnie nawiguje podczas szturmu. To jest gdzieś tam ten obszar potem egzekucji strategii. Słuchajcie, slajdy, które wam teraz pokażę, są ciężkie, jest na nie bardzo dużo kontentu, tempo będzie ekspresowe, bo nie mamy zbyt wiele czasu, ale przypominam, dostaniecie te slajdy na sam koniec, żebyście potem mogli do tego tematu wrócić. Także zakładam, że jesteście gotowi i że możemy zaczynać. No i ja słuchajcie, prośbę, tutaj zaskoczenie. Wojtek, mam taką prośbę. To jest świat VUCA i ja bym nie chciał, żebyśmy spieszyli się bardziej niż to jest konieczne, nie? Dobrze. OK? Dobrze. No, dziękuję. Dobrze. Jeżeli możemy sobie pozwolić na rozprężenie, to postaram się też mówić wolniej. Na początek słuchajcie coś oczywistego. Dzisiaj ta empatia się pojawiła i była odmieniona przez wiele przypadków i to też samo w sobie przypadkiem nie jest. Po pierwsze, dowiedzione zostało, że tak naprawdę empatia jest, oprócz tego, że jest w ogóle ważna, to jest szczególnie ważna w czasach kryzysu. Dlaczego? Dlatego, że obniża stres i pozytywnie przekłada się w efekcie na naszą zdolność osiągania celów, a tym samym na produktywność. Ale słuchajcie, w tym podejściu, które chciałem wam zaproponować, bo uważam, że ono ma sens, nie chodzi po prostu o empatię. Chodzi o coś takiego, co moglibyśmy nazwać twardą empatią. W jednym raporcie opublikowanym przez Center for Creative Leadership, z którym zresztą CoachWise współpracuje, pojawia się pojęcie nawet nie twardej empatii, tylko twardej miłości. To tak trochę jak rodzic do dziecka. I w tej nowej normalności lider wie o tym, że nie będzie łatwo, tak? Że pracownikom nie będzie łatwo, że zespołom nie będzie łatwo. I zadaniem tego lidera, tak trochę jak rodzica, jest przygotować ten zespół do tego, żeby sobie poradził. Dzisiaj też mówiliśmy o empowermencie, o dawaniu odpowiedzialności i to trochę też na tym polega. Ale to też czasami wymaga tego, że musimy podejmować twarde decyzje i stosować twarde metody. W ogóle to pojęcie nie empatii, tylko twardej empatii pochodzi z artykułu, który potem się przerodził w książkę opublikowanego chyba z 15 lat temu, autorstwa Garetha Jonesa i Roba Goffi. Gareth Jones to był kiedyś, słuchajcie, dyrektor HR-u BBC, tak? Czyli British Broadcasting Corporation. Bardzo doświadczony lider HR-u, z dużym doświadczeniem w biznesie. I oni powiedzieli, że ta twarda empatia to nic innego jak dawanie ludziom tego, co potrzebują, a nie tego, czego chcą. Tak? Czyli dajemy ludziom to, czego potrzebują, a nie to, czego chcą. Tak? Czyli zawsze jako dział HR musimy się też zastanowić, czy jako liderzy musimy się zastanowić, czy to, o czym ludzie nam mówią, że tego potrzebują, czy to jest, że tego chcą, czy to jest na pewno to, czego potrzebują, a to nie zawsze są te same rzeczy. Także tyle słuchajcie w temacie twardej empatii. Numer dwa na mojej liście kompetencji wszechczasów na nowy czas. Ja dopiero niedawno miałem okazję wziąć do ręki książkę Homo Deus i z dużą powagą na pierwszych stronach, bo to już było w trakcie pandemii, gdzieś pod koniec marca, czytałem, jak autor na pierwszych stronach jakby mówi o tym, że generalnie jako ludzkość uporaliśmy się z tematem takim jak pandemia. No i to taki szczególny czas, tak? Dlatego że COVID i koronawirus każe nam zweryfikować wiele z rzeczy, w które wierzyliśmy, tak? Czyli w co wierzyliśmy, ale też w kogo wierzyliśmy. I tym samym dochodzimy do pytania, czym tak naprawdę jest zaufanie. A zaufanie dzieje się, tak? Dzieje się wtedy, kiedy lider zachowuje się w przewidywalny dla nas sposób, tak? Czyli to jest tak z angielska ładnie mówiąc, ale to jakby trudno przetłumaczyć, walk the talk, czyli robię tak jak mówię. I wtedy jest zaufanie, kiedy rzeczywiście w tym sensie lider jest przewidywalny. Jeżeli wejdziemy sobie gdzieś w literaturę i w badanie, to okazuje się, że to zaufanie, którym obdarzamy lub nie lidera, jego źródła są, możemy znaleźć w trzech rzeczach, tak? W autentyczności, czyli rzeczywiście, że wierzymy, że ten lider jest prawdziwy, że on nie jest fake. Patrzymy na jego logikę i pewną spójność w tym, jak podejmuje decyzje, tak, w stosunku do tego, jakie ma deklaracje. No i ta wspomniana już empatia, nawet jeżeli to jest twarda empatia. Czyli podsumowując, wątek zaufania i budowania zaufania, umiejętności budowania zaufania i budowania zaufania innych. W tych nieprzewidywalnych czasach chodzi o to, żeby lider był jednak przewidywalny w tym, jak się zachowuje. Ostatni element, który odnosi się do tej strony, nazwijmy to ludzkiej, tak, to jest akcent polski. I to akcent polski w temacie wartości, bo tutaj nie mogło nie być
cytatu z nieodżałowanego profesora Bartoszewskiego, który kiedyś powiedział, że warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale z drugiej strony nie warto. I to jest, słuchajcie, takie małe oszustwo z mojej strony z tym tematem wartości, dlatego że kierowanie się wartościami samo w sobie, jeżeli byśmy patrzyli od strony HR-owej, to nie jest kompetencja. To rzeczywiście nie jest kompetencja, bo to jest tak zwany wykolejacz, tak? Czyli jeśli tych wartości nie ma lub są niejasne dla innych, lub wydają się być niespójne z tym, co robimy, może to mieć negatywne konsekwencje dla rozwoju naszej liderskiej kariery. I jakby wyzwanie z wartościami jest takie, że one są w dzisiejszym świecie nieodzowne, bo znowu ludzie zadają sobie pytanie, tak, no to co z tym światem będzie? I tutaj wartości są bardzo jakby pomocne w definiowaniu tego, co będzie do przodu. Ale wyzwanie dotyczące rozwoju, rozwijania wartości jakby polega na tym, że refleksja w ogóle dotycząca własnej wartości odbywa się na poziomie o wiele głębszym niż ta refleksja, która dotyczy kompetencji. Więc jest bardzo trudna. Więc tutaj nie ma innej drogi, tylko gdzieś zajrzenie, trochę zgłębienie tematu. Tu akurat jest propozycja takiej klasycznej lektury profesora Kramera, psychologa ze Stanów, który właśnie pisze o przywództwie bazującym na wartościach, ale można podejść, iść też trochę na skróty i po prostu dokonać takiej przyspieszonej refleksji przez takie bardziej narzędziowe podejście, na przykład skorzystanie z jednego narzędzi dostępnych na rynku. Ja na przykład tu podałem taki kilka wartości, które pojawiają się w inwentarzu, w kwestionariuszu Hoganowym. Także te wartości dopinają ten obszar związany z ludźmi, ten obszar związany z zjednywaniem sobie serc i umysłów ludzkich. I potem przechodzimy do obszaru strategii, który tak metaforycznie pozwoliłem sobie nazwać widzenie we mgle. I tu może zacznę od czegoś, co Was zaskoczy. To się ładnie po angielsku nazywa taka kompetencja czy umiejętność splatter vision, tak? I po polsku, jakbyśmy to bezpośrednio przetłumaczyli, to by wyszło, to jest widzenie rozpryskowe, ale bardziej chodzi o widzenie szerokokątne, tudzież widzenie peryferyjne. I to jest taka technika, którą wykorzystują, słuchajcie, służby specjalne w ochronie osób, szczególnie wtedy, kiedy gdzieś tam pojawiają się tłumy, tak? Polega to na tym, że patrzymy w tłum, ale nie na konkretne osoby, tylko na cały tłum i instynktownie z tego tłumu wyłapujemy i wychwytujemy pewne wzorce, pewne ruchy, jak na przykład ręka sięgająca do kieszeni, bo pytanie, po co do tej kieszeni idzie, być może po pistolet, tak? Jak nagle gwałtowne zmiany, poruszenie się w tłumie, zmiana dynamiki tego tłumu, bo być może to jest na przykład osoba niebezpieczna, która, nie wiem, przemieszcza się w kierunku osoby, którą ochraniamy po to, żeby jej zagrozić, tak? W biznesie to splatter vision, czyli to widzenie peryferyjne, oznacza, że nie zakładamy, że wyzwanie przyjdzie z jakiegoś określonego kierunku, tak? Czyli zwracamy uwagę na tak zwane słabe sygnały, czy szukamy tak zwanych czarnych łabędzi, czyli pozornie niewielkich aberracji, zmian w otoczeniu, które mogą mieć potencjalnie ogromny wpływ, impact na to, co nas interesuje, na ten fragment rynku, który nas interesuje, na tą branżę, która nas interesuje, czy być może naszą firmę, czy być może na naszych klientów. I żeby było ciekawe, jak zobaczycie w dolnej części slajdu, naukowcy zajmujący się widzeniem peryferyjnym w biznesie już kilkanaście lat temu, jako kontekst rozwoju tej kompetencji, podawali właśnie kryzys będący następstwem chorób typu SARS. Dla mnie, jak w weekend przygotowywałem się do tego dzisiejszego krótkiego wystąpienia, to było dosyć ciekawe odkrycie. Idąc dalej w temacie widzenia we mgle, i tutaj znowu pojawia się temat wizji. Ta wizja dzisiaj też już się w rozmowie gdzieś pojawiła. Ludziom, do których zwracał się na przykład Martin Luther King lub inni wielcy liderzy, też było ciężko, ale Martin Luther King akurat mówił: OK, I have a dream, czyli mam jakiś sen, który ma się nijak do dzisiejszej wizji, ale to jest coś pozytywnego, co gdzieś tam z przodu jest, tak? Bo najlepsi liderzy to są ci liderzy, którzy patrzą ponad to, co jest dzisiaj i widzą przyszłość w jasnych kolorach. A skoro widzą i wierzą w tą przyszłość w lepszych kolorach, to potrafią ją narysować w taki sposób, który będzie atrakcyjny dla innych, tak? W taki sposób, który porwie innych. Pozytywna wizja to też przesunięcie naszej uwagi. Dzisiaj też bardzo, bardzo wiele osób mówiło o tym, że ludzie dzisiaj są rozchwiani, tak? że potrzeba odporności, że trzeba zająć się ich emocjami i stworzenie i w odpowiedni sposób zakomunikowanie takiej wizji, za którą będziemy chcieli pójść, odsuwa naszą uwagę od tego, co się dzieje dzisiaj, czyli przesuwamy akcent z ciężkiego dziś na lepsze jutro.
I trochę o to w tym wszystkim chodzi. I domykając drugi blok, czyli ten blok strategii, tutaj mamy scenariusze. Te scenariusze się już pojawiły w trakcie panelu, mówiłem, że do tego wrócimy. I to rzeczywiście, słuchajcie, jest tak, że nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy przygotować się na różne jej wersje. Tak na przykład były sekretarz obrony, który tu pojawia się na zdjęciu Stanów Zjednoczonych, wieloletni wojskowy, mówi, że chociaż lecimy na ślepo, to tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić, to właśnie wyobrazić sobie różne wersje przyszłości. I to się pojawia w wywiadzie, który udzielił około miesiąca temu firmie McKinsey. Konkurencja McKinsey z BCG w swoich opracowaniach również potwierdza, że myślenie scenariuszowe jest receptą na niepewność nowej normalności. Ale to myślenie scenariuszowe tak naprawdę nie jest niczym nowym, bo ono zostało stworzone takim ojcem lub matką, już sam nie wiem jak powiedzieć, tej metody jest firma Shell. Koncern Shell, który stosuje tę metodę z powodzeniem od wczesnych lat 70., czyli w tym momencie już słuchajcie, od 50 lat. Także to jest ten trzeci element, umiejętność budowania strategii. No i przechodzimy do ostatniego bloku, czyli bloku egzekucji. I co tutaj mamy? Mamy zwinność w egzekucji. Egzekucji czego? No tego, co sobie założyliśmy, strategii ustalonego planu, ale też elastyczne podejście do tego planu i tutaj właśnie mamy tą metaforę nawigowania przez ten sztorm, gdzie sytuacja jest dynamiczna i się zmienia. I to, że daną decyzję podjęliśmy i ona działała 5 minut temu, to nie oznacza, że tak będzie za kolejne 5 minut. I w raporcie Deloitte na przykład czytamy, że jakby w tych czasach pokryzysowych to, co będzie ważniejsze od elegancji, to jednak szybkość reakcji, tak? Czyli niekoniecznie podejmowania decyzji, które są kolokwialnie mówiąc, czy znowu metaforycznie, które są piękne, ale takie, które są podejmowane szybko, tak? Bo najgorsza rzecz to jest paraliż decyzyjny. Mnie osobiście bardzo zainspirował, to jeszcze słuchajcie, wczoraj wieczorem, to jest ostatnia rzecz, którą rzuciłem do prezentacji, artykuł w kwietniu opublikowany przez profesor Jennifer Jordan, którą miałem zresztą okazję kiedyś poznać, bo jak się okazało, dopiero się dowiedziałem z tego artykułu, ona kiedyś, słuchajcie, była baletnicą. Zanim została naukowcem, była baletnicą. I ona trochę jakby przenosi swoje doświadczenia z bycia, z pracy jako baletnica, z bycia baletnicą ze szkoły baletowej na grunt biznesowy i dokonuje szalenie trafnych, jakby stosuje do tego szalenie trafne metafory. Mówi na przykład o szybkiej zmianie akcentów, tak? Czyli to robię baletnicę, nie robiłem, ale widziałem. Jestem pewien podziwu, czyli bardzo szybko przenoszą swój ciężar ciała na przykład ze stóp na palce, tak? Na pewno wszyscy wiedzą, o co chodzi. Albo tam się po angielsku pojawia takie określenie flexibility, ale to po polsku byśmy mogli powiedzieć, że jest to gibkość. Wreszcie zakres ruchów, tak? Który również, jak pewnie wszyscy wiemy, u baletnic i baletmistrzów jest imponujący. Także tyle w temacie zwinności w egzekucji. Przechodzimy do przedostatniego tematu, czyli tego, co w zasadzie dzisiaj otworzyło nasze spotkanie, czy umiejętności uczenia się. Tak? To nowe uczenie będzie takie, że ono będzie mniej zaplanowane, będzie on the fly, czyli w biegu. Lider tak naprawdę będzie planował z założeniami, bo ta niepewność, tak jak już wcześniej wspomniałem, Łuka, powoduje, że musimy robić wiele założeń i wraz z tym, jak będą napływały nowe informacje i dane, będziemy pozytywnie albo negatywne te założenia walidować, tak? Czyli mówimy o umiejętności uczenia się oczywiście w nowych sytuacjach poprzez doświadczanie, ale poprzez świadome i zadawane niemalże samemu sobie wypychanie się poza własną strefę komfortu, tak? To musi być świadome i ludzie muszą być do tego gotowi, bo lepiej wypchnąć się samemu z strefy komfortu, nie być wypchniętym do niej przez innych. I wreszcie ostatni element, czyli szybkie prototypowanie, tak? Szybkie budowanie prototypów, szybkie budowanie rozwiązań, o tym przed chwilą kolega powiedział. To nie chodzi o to, żebyśmy nowe rozwiązanie, odpowiedź na nowe wyzwania na rynku wdrożyli za pół roku czy za rok, tylko żebyśmy to zrobili w tydzień czy dwa. Szybkie prototypowanie to też od strony takiego podejścia liderskiego brak obawy przed popełnianiem błędów, dlatego że w szybkim prototypowaniu i takim nieustannym jakby budowaniu nowych prototypów, poprawianiu, chodzi o to, żeby mylić się często, ale też znowu mówiąc kolokwialnie, po taniości. Także to jest ten element. No i domykając, słuchajcie, te 9 kompetencji, ostatnio z nich jest rezyliencja, czyli odporność, o której też już dzisiaj mówiliśmy. No, po co nam rezyliencja? To jest taka trochę, jak mówił klasyk, oczywista oczywistość. No przeciwności już są i będą. Co więcej, z danych i analiz, z którymi możemy się wszyscy zapoznać, wynika, że
tych przeciwności będzie więcej niż nam się wydaje, będą głębsze. Tak? Pokazałem to załamanie, które nas czeka, porównywalne do załamania, które przyszło w następstwie, czy w czasie i następstwie II wojny światowej. One nie tylko będą bardzo głębokie, amplituda tego załamania będzie bardzo głęboka, ale również one będą trwały dłużej niż nam się to wszystkim wydaje. Tak? Chodzi o to, żeby te przeciwności nas napędzały, a nie przytłaczały. Miarą rezyliencji menedżerskiej jest trochę to, żebyśmy umieli odnaleźć się w sytuacji kryzysowej, stresowej, żebyśmy umieli szybko i adekwatnie reagować i podejmować decyzje, tak, żeby te sytuacje nas nie paraliżowały. Tak jak jedna z koleżanek przed chwilą powiedziała, na szczęście mieliśmy teraz taki stres test i jeżeli ta sytuacja się powtórzy, to znaczy jeżeli, nie daj Boże, mielibyśmy nawrót wirusa w takiej czy innej skali, na przykład jesienią, to na pewno będziemy do tego o wiele lepiej przygotowani. Słuchajcie, niedawno od jednego znajomego, już tak domykając, headhuntera, usłyszałem, że robią teraz bardzo dobry biznes w ostatnich tygodniach. Zapytałem go dlaczego, bo wydawać by się mogło, że w tym momencie za dużo w biznesie rekrutacyjnym się nie dzieje. Mówi, no dzieje, dlatego że obecna sytuacja weryfikuje wielu menedżerów i to właśnie w aspekcie rezyliencji i tego, jak są w stanie lub nie są w stanie działać w sytuacji kryzysowej. I na koniec jeszcze warto zadać sobie na pewno pytanie, skąd na to wszystko czerpiemy energię? No bo jednak rezyliencja to jest odporność, ale też jakby na walkę z przeciwnościami potrzeba wiele energii i gdzieś tam źródeł tych energii jest wiele. Tu też jedna z koleżanek już pod koniec panelu mówiła o integracji życia i pracy i właśnie chodzi o to, żebyśmy sami na poziomie indywidualnym byli w stanie to sobie we własnej głowie, we własnym życiu poukładać i to jest bardzo cenna umiejętność dla liderów i też coś takiego, czego tak naprawdę można się nauczyć. Także podsumowując, to jest nasza lista. Cały materiał, tak jak powiedziałem, dostaniecie. Jedna uwaga i prośba, żeby nie popełnić, i to już jest, słuchajcie, obiecuję, ostatni slajd, żeby nie popełnić z tym wszystkim jednego błędu. To jest trochę jednak mój punkt widzenia, tak? To jest jakiś mój osobisty filtr i sposób, w jaki ja czytam gdzieś sytuacje, te raporty, te opracowania, które w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy na ten temat się pojawiły. I niekoniecznie to, co mówię, chociaż chciałbym, żeby było inaczej, musi mieć sens dla was czy dla waszych organizacji, tak? Więc chodzi o to w tym wszystkim, żeby nie popadać w pułapkę bezrefleksyjnego stosowania tego, co wymyślą inni, tak? Czyli takiego jakby wdrażania bez praktyk tylko dlatego, że na przykład, nie wiem, odwołując się do jednej z marek obecnych w trakcie panelu, tylko dlatego, że Toyocie coś wychodzi, to nie znaczy, że w Geronimo i w Hebe coś wyjdzie. Akurat całkiem dobrze wychodzi, bo również jesteśmy fanami podejścia Kaizen i z powodzeniem od lat je stosujemy w pracy operacyjnej. Natomiast chodzi o to, żeby nie wdrażać bezmyślnie, bez głębszej refleksji najlepszych praktyk. Bo nawet jeżeli to, co powiedziałem, sprawdzi się u mnie, w moim życiu, czy w mojej organizacji, niekoniecznie będzie najlepszy dla was. Niemniej jednak mam nadzieję, że kilka rzeczy się przyda. I to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. To szerokie spojrzenie na przywództwo. Powiem szczerze, ja jestem z natury optymistą. Jak słyszę o trudnych czasach, to nawet ktoś mi ostatnio w firmie powiedział, że tyle energii, które w ostatnich 2 miesięcy wykrzesałem z siebie, to nie wykrzesywałem przez ostatnie 3 lata. Nie wiem, czy to był komplement, ale tak go sobie wziąłem jako naturalny optymista. Więc dziękuję za takie racjonalne spojrzenie. Niestety nie mogę dotrzymać obietnicy. Nie poproszę was, drodzy paneliści, o komentarz, że w tej chwili, ale wrócimy do was po te komentarze. A teraz tuż przed przerwą, bo już się nauczyliśmy, że to, że wszyscy siedzimy przed komputerami, to nie znaczy, że siedzimy z pełną uwagą, więc zaplanowaliśmy krótką przerwę i w czasie tej przerwy poprosimy was o wypełnienie ankiety, o ankiecie Powiasia. Tak, bo dzięki temu, że występowaliście i tak się hojnie dzieliliście, paneliści, z nami, to znamy spojrzenie wasze. Natomiast interesuje nas jeszcze, co dzieje się w ogóle w firmach naszych gości,
którzy dzisiaj oglądają to spotkanie. Także dlatego zadajemy Wam pytanie. Link do ankiety jest tuż pod HR Razem, a także jest wklejony. To jest jedno zadanie. A druga prośba, no to zachęta do tego, żeby wziąć udział w konkursie, czyli w wolnej chwili tych 5 minut też wstać, zobaczyć, co jest w Waszej wideotece i wpisać tytuły filmów, które są związane z rozwojem osobistym bądź z rozwojem zespołów. Czyli zapraszamy teraz na przerwę do, tak, do 17:25.
Dzień dobry. Witamy ponownie po przerwie. Także bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiet i przełączamy się do Karoliny. Witam bardzo serdecznie. Ja już siebie widzę, więc zakładam, że Państwo też mnie widzą. Bardzo dziękujemy za podzielenie się opinią. To jest niesamowite, jak wiele potrafimy zmienić i jak szybko potrafimy zmienić pewne rzeczy w obliczu konkretnego wyzwania, a niewątpliwie COVID-19 jest tym wyzwaniem, które jakby zaprosił nas do tego, albo nawet zmusił do tego, żeby pewne zmiany wdrożyć, również w kontekście rozwoju naszych pracowników. Wojtek powiedział, że nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy przygotować się na różne warianty przyszłości. Tutaj zacytował ten cytat. I faktycznie tak jest, również w obszarze szkoleń jesteśmy w stanie przygotować się na pewne warianty przyszłości, tak żeby móc później odpowiednio zareagować. I poproszę o udostępnienie widoku ankiety, jeśli jest to już możliwe, ponieważ zapytaliśmy Państwa o to, jakie formy rozwoju pracowników Państwa organizacji wykorzystywane są w ciągu ostatnich 2 miesięcy. I już mamy ten widok. Drodzy Państwo, więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o to, co Państwo stosują, to są webinary lub cykl webinarów. Dziś jedna z naszych panelistów, jeśli jest nas pani, powiedziała o tym, że zamieniliśmy długie formy na krótkie formy, 30-minutowe, czasami godzinne, i widać, że to też się u Państwa sprawdza. Co więcej, taką formą też są szkolenia e-learningowe. To, czego jak widać jest tutaj najmniej, to obszar mentoringu, a wydaje on się być takim obszarem, który jest bardzo dobrą kwestią do zagospodarowania, szczególnie w kontekście tego, o czym mówił Wojtek, w kontekście rozwijania leadershipu, dzielenia się dobrymi praktykami liderów i menadżerów i przygotowywania nowych osób, właśnie choćby w programach mentoringowych. Poproszę o przesunięcie na pytanie numer 2, to jest, jakie obszary wiedzy i rozwoju kompetencji są najczęściej wybierane jako tematy szkoleń w ciągu ostatnich 2 miesięcy, bo faktycznie odnosimy się do tego czasu. No i jakbyśmy tutaj rzucili okiem na ten obszar, to rozwój umiejętności związane z obsługą narzędzi w komunikacji i współpracy online, to jest to, co zdecydowanie wysuwa się na przód peletonu. I drodzy Państwo, również kwestia związana z rozwojem umiejętności w pracy zdalnej, generalnie szeroko rozumiane. I jeszcze rzecz, rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia spotkań online. Czyli widać to, o czym też była dzisiaj mowa, że jakby staramy się dość mocno opakować narzędziowo w różne rozwiązania, i to się wydarzyło w ostatnim czasie, więc być może nadchodzi czas właśnie o to, żeby zadbać o te aspekty miękkie, i też jeden z naszych panelistów o tym wspominał. I przedostatnie pytanie, to postawiliśmy kilka hipotez i zaprosiliśmy również Państwa do postawienia takich hipotez. To jest pytanie numer 3. Na co powinniśmy się przygotować w nowej rzeczywistości? Która z poniższych hipotez w aspekcie rozwoju pracowników wydaje się być najbardziej prawdopodobna? I tutaj wielu z Państwa zaznaczyło odpowiedzi takie jak to, że będziemy pracować zarówno w świecie online, jak i offline. Raczej mało prawdopodobne, że tylko w online. Że będziemy dotychczasowe formy rozwoju pracowników zmieniać. I to już też obserwujemy, więc przygotowujemy się na różne warianty przyszłości. No i niezbędny będzie rozwój z pewnością w zakresie kompetencji przyszłości. Trochę też o tych kompetencjach przyszłości mówił dziś Wojtek i rozmawialiśmy z naszymi panelistami. Ktoś napisał też w ramach swojej opinii, że po pandemii to będzie inny świat. Kompetencje przyszłości, większe towarzyszenie ludziom, przeprojektowanie procesów, strategie agile, strategie zwinne. To też jest taka teoria. No i drodzy Państwo, to co w ramach Waszej opinii i to co może być w przyszłości kluczową kompetencją, to z pewnością współpraca z innymi. To jest pytanie numer 4, także widzę, że Państwo je widzą również. Współpraca z innymi to jest inteligencja emocjonalna, to jest elastyczność poznawcza, to jest kreatywność i innowacyjność, to są kompetencje cyfrowe. Tak naprawdę to, co słuchajcie, gdzieś tutaj uzyskało tylko jeden głos w ramach Państwa wypowiedzi, to są te kompetencje inżynierskie, czyli śmiem twierdzić, że będziemy chcieli rozwijać
może tak zbyt ogólnie to zabrzmi, ale pewne kompetencje miękkie, takie, które pozwolą być właśnie bliżej człowieka i być może w kontekście tezy, którą postawił jeden z uczestników naszej konferencji, będziemy bardziej towarzyszyć ludziom i przeprojektowywać procesy, być bardziej elastycznym. Także ogólne podsumowanie badań wygląda w ten sposób. Bardzo dziękujemy. Oczywiście jak zwykle badania będą dostępne po naszej konferencji na naszej stronie CoachWise na Facebooku. Będziemy je udostępniać, dzielić się z tym z Państwem. Można śmiało powiedzieć, że przy takiej grupie, jaką tutaj jesteśmy, to są pewne trendy i z tego miejsca bardzo dziękuję i oddaję głos do studia w Warszawie. Wielkie dzięki, Karolina. Wspomniałaś o przeprojektowywaniu procesów, to będziemy też przeprojektowywać na pewno nasze kariery zawodowe. Trochę się zmienił ten model, kiedy przez wiele, wiele lat ludzie pracowali w jednej organizacji, teraz przynajmniej 4 razy zmieniają pracę. I co wtedy się dzieje? Zapraszamy na spotkanie z Moniką Milanik, która już występowała, i Asią Baranowską, które opowiedzą, jak odnieść sukces na nowym stanowisku lub w nowej organizacji, o zmianie zawodowej. Jeżeli mogę jeszcze słowo komentarza, to ja jak myślę na temat tego wystąpienia, to myślę sobie, że zmiana zawodowa, niezależnie od zmiany stanowiska czy miejsca pracy, jest po prostu czymś, z czym my wszyscy na co dzień mamy do czynienia. No. Albo praca w kuchni, albo praca z dziećmi, albo nagle zespół, którego nie widzę, albo wręcz odwrotnie, klienci, których nie widzę. Więc ta zmiana zawodowa w takim szerokim ujęciu, sam się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć i Monikę, i Joasię. Także zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Jestem tutaj w biurze CoachWise od początku. Towarzyszę, ale do tej pory byłam z tyłu sklepu, także bardzo mi miło dołączyć do Państwa. Nazywam się Joanna Baranowska, jestem coachem biznesowym. Z CoachWise związana jestem, można powiedzieć, od zawsze, bo miałam przyjemność wprowadzać tą markę z Pawłem na rynek, także od wielu lat jestem w coachingu i wspomagam również menedżerów w różnych rolach, to znaczy jako coach, mentor, trener. Dzisiaj dołączam do Państwa w takiej nietypowej zupełnie konfiguracji, to znaczy chciałam zaprosić Państwa do mojej rozmowy z Moniką, z którą znamy się od wielu lat, bo miałyśmy przyjemność wprowadzać pierwsze projekty przechodzenia przez zmianę w dużej organizacji farmaceutycznej, która przechodziła przez ogromne zmiany z firmy, która była polską produkcyjną firmą, do globalnej organizacji przez kilka różnych flag. I jakież było moje zdziwienie, kiedy kilka miesięcy temu, prowadząc projekt właśnie Ekspert Nowej Roli, okazało się, że Monika Milanik jest na liście i tym razem to ona przechodzi przez dużą zmianę zawodową. Moniko, bardzo Cię serdecznie witam u nas. Cieszę się, że dołączyłaś i do debaty, i do tego wywiadu. Od wielu lat również wspomagasz w organizacjach, w których pracowałaś, menedżerów w przechodzeniu przez zmianę. Czy zechcesz dzisiaj podzielić się z nami kilkoma doświadczeniami? Oczywiście, dziękuję Asiu za przedstawienie i za zaproszenie. Tak, chętnie się podzielę swoimi doświadczeniami, bo ostatnie lata to głównie w moim przypadku zarządzanie zmianą w organizacjach o różnej wielkości, z różnych branż. Były to zmiany zarówno takie duże, restrukturyzacyjne, zmiany związane z fuzjami, bądź też zmiany kultury organizacyjnej. Ale tak na co dzień główna mój obszar takiej pracy to jest jednak praca z menedżerami przy indywidualnych zmianach ich karier i towarzyszenie na takiej nowej ścieżce rozwoju. I tak potwierdzam również, że jeszcze niedawno przeszłam przez zmianę zawodową i dzisiaj tak jestem już w nowej organizacji, więc na świeżo mam wszystkie takie emocje związane ze zmianą zawodową. Monika, chciałabym, żebyś dzisiaj z naszymi uczestnikami tego spotkania podzieliła się z dwóch perspektyw. Właśnie z jednej to jest tej dyrektora HR-u dużych międzynarodowych organizacji, którzy biorą udział właśnie w restrukturyzacji i
I co się dzieje? Co chciałabyś poradzić swoim koleżankom, kolegom po drugiej stronie ekranu, którzy być może są w tej sytuacji, w której niedawno ty byłaś? Przy dużych zmianach organizacyjnych, zmiana związana z restrukturyzacją, jednym z takich moich większych wyzwań i takich ciekawych doświadczeń to była zmiana przeprowadzona na kilku poziomach organizacji. Nie tylko dotycząca HR-u, ale też systemów biznesowych, struktury, narzędzi, podejścia do klienta. Także ogromny obszar do zagospodarowania. I jednym z kluczowych elementów tej zmiany, jeśli chodzi o obszar HR, to było przygotowanie takich ujednoliconych standardów dla menadżerów, czyli osób, które zostały w organizacji, bo część z tych osób niestety została zwolniona, część została awansowana, dołączyły do organizacji nowe osoby z rynku i ten miks takich doświadczeń, różnych kultur, różnego sposobu zarządzania wymaga ujednolicenia od początku i to było kluczowe, żeby od początku zadedykować taki projekt szkoleniowo-rozwojowy, który by ujednolicił to podejście nasze do zarządzania zespołem, ale też do zarządzania wynikami i standardami pracy. Ciekawa jestem, Monika, w kontekstu tej sytuacji, to znaczy kiedy kilkaset osób zostaje zwolnionych z firmy i kilkaset innych zostaje, jakie są emocje, które przede wszystkim towarzyszą tym osobom? Głównie niepewność. W takiej sytuacji pracownicy obawiają się tego, co dalej, co będzie kolejnego dnia. Jest tak zwany syndrom ocaleńca i widząc, mając to na uwadze, staraliśmy się bardzo rzetelnie, transparentnie i tak na bieżąco rozmawiać z ludźmi, którzy zostali, bo oni zostali w trudnej roli, bo część z nich została awansowana i miała swoje nowe zadania i odpowiedzialności. Musieli zarządzić pracą, która została po ich kolegach, których już nie było w organizacji, ale również zarządzić emocjami i własnymi, i swoich zespołów. Więc ta niepewność, ten brak takiej równowagi emocjonalnej, takie poczucie, że może to tymczasowości, no nie było łatwym zadaniem, żeby tym zarządzić. Co wtedy jest ważne w roli HR-u, żeby nie zapomnieć o czym przede wszystkim? O tym, że o takiej obecności, żeby pamiętać, żeby być tak często, jak to możliwe przy tych ludziach, żeby uczestniczyć w ich spotkaniach, żeby nawet inicjować taki aktywnie jako HR spotkanie i formy tej komunikacji wspólnej, czyli spotkania i czaty i szkolenia i krótkie warsztaty, udział ich spotkania, zaproszenie do naszych spotkań, tak żeby być na bieżąco blisko nich oraz, tak jak wspomniałam, ten proces taki trochę onboardingu ponownie, bo nowa rola, nowa rzeczywistość, nowi koledzy, nowe wyzwania. I tutaj no, niezbędne jest już na samym początku, żeby ten proces był tak rzetelnie ułożony i wdrożony. Obiecałyśmy w zaproszeniu naszym uczestnikom, że podzielisz się doświadczeniami, zarówno tymi, ja lubię tak kolokwialnie nazywać, hop i bęc, czyli gdybyś mogła przytoczyć takie dwie sytuacje z twojego doświadczenia, kiedy wspomaganie menedżera w procesie onboardingowym zakończyło się sukcesem, wszystko można było, fajerwerki odpalić, poszło dobrze. I odwrotnie, drugą sytuacją, która pokazuje, że no, może się zdarzyć, że to się nie zakończy sukcesem. To nie jest trudne zadanie, bo w pamięci zostają mi zawsze te sytuacje, które są związane z emocjami, dużymi emocjami, a zarówno takie przykłady udanych wdrożeń, udanych awansów i zarówno tych nieudanych, pamiętam do dzisiaj, takim... Może zacznę od takiej trochę porażki, po to, żeby później zakończyć historię sukcesu. To pamiętam jak dziś sytuację, kiedy zatrudniliśmy osobę z rynku na stanowisko jedno z wyższych organizacji, szef sprzedaży i marketingu. Osoba, która przyszła do nas bezpośredniej konkurencji, znała rynek, znała produkty, klientów, zarządzała podobnym zespołem i biznesem o podobnej wielkości jak u nas. Wydawało się, że osoba skazana na sukces.
Tak, i też jeśli chodzi o sam proces rekrutacji, żeby od razu, to nie była pomyłka rekrutacyjna. Proces był rzetelny, przeprowadzony łącznie z business case'em, z narzędziem psychometrycznym. Natomiast to finalnie okazało się, że osoba ta w tej nowej roli to nie spełniła oczekiwań zespołu i firmy. My nawet próbowaliśmy zmienić rolę, przesunęliśmy do trochę mniejszej roli, bardziej eksperckiej. Zaproponowaliśmy taką zmianę, ta osoba ją przyjęła, ale finalnie też nie spełniła oczekiwań i nie dostarczała tutaj takich rezultatów, jakich oczekiwaliśmy. No i zdecydowaliśmy się rozstać. Jak dzisiaj myślę o tej sytuacji, to wiem, że zabrakło w niej takiego właśnie porządnego procesu wdrożenia, że trochę pracowaliśmy na założeniu, że jeżeli osoba jest z rynku, zna produkty, zna rynek, to ten proces no, nie jest taki niezbędny. I też rozmawiając z innymi znajomymi z HR-u, wiem, że czasami jak rekrutujemy na stanowiska, zatrudniamy osoby te najwyższe w organizacji, członków zarządów, dyrektorów najwyższego szczebla, to jakoś ten proces onboardingu nam ucieka. Bo i te osoby mają dużą potrzebę i dużą taką kompetencję działania, więc wchodzą do organizacji i chcą zmieniać, mają duże doświadczenie. Zazwyczaj brakuje czasu i to takie indywidualne traktowanie w tym przypadku oznacza trochę pominięcie albo takie bardzo powierzchowne przejście przez proces transformacji, tak jak było w przypadku, o którym mówiłam. I dziś wiem, że gdyby ten proces był przeprowadzony rzetelnie od samego początku do końca, tak jak to robimy z niższymi stanowiskami, to moglibyśmy uniknąć tej sytuacji. Czyli jednak to, żeby ten HR był obecny w życiu takiej osoby, jak to postrzegasz, co jest lepszym wyborem? Czy wewnętrzny proces onboardingowy, czy coach zewnętrzny, czy mentor z wewnątrz lub zewnątrz? Żeby ci odpowiedzieć na to pytanie, opowiem o historii sukcesu wdrożeniowego. Kiedy dołożyliśmy jako organizacja wszelkich starań, żeby ten proces był zrobiony tak, jak należy. I to był taki klasyczny awans wewnętrzny. Osoba od najniższego stanowiska organizacji, czyli specjalista spraw rozliczeń w pionie finansowym, przez stanowisko awans na księgową, później na kierownika spraw finansów, finalnie na dyrektora spraw finansów i członka zarządu. W bardzo krótkiej perspektywie, to 8 lat. Ale ten proces, to jest proces, który również no, nie zapomnę, był przeprowadzony, czy zaplanowany, przeprowadzony książkowo, idealnie, czyli włączone były przede wszystkim przełożone. Włączone były przełożone do każdych z tych działań. Po drugie, dział HR-u. Osoba ta miała wsparcie takie rozwojowe, szkoleniowe, wewnętrzne. Była też osoba mentora z wewnątrz organizacji, ale już z korporacji, czyli nie lokalnie, tylko globalnie. Był też przeprowadzony proces takiego coachingu zewnętrznego. Osoba ta miała zakontraktowane z firmą zewnętrzną szkolenia coachingowe. I myślę, że właśnie te działania, to, że one były wielopłaszczyznowe i łączone były osoby zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz, spełniły sukces. Czyli słyszę, że wniosek, jaki wyciągasz z tego, to, że po pierwsze zaplanowanie takiego procesu jest bardzo istotne, a po drugie synchronizacja też różnych metod, po które, którymi się brać w zasięgu ręki, jak się domyślam. Tak, mocno wierzę w to, że taki zaplanowany, usystematyzowany taki proces zapewnia sukces i też nie można robić założeń, że jeżeli osoba w tej samym pionie przechodzi przez różne awanse, to wystarczy jeden proces, tak? No bo już ktoś awansował na kierownika do spraw finansów, czy na księgową, to wydawałoby się, że no, już zna i firmę, procedury, produkty, ludzi, tak. I ten proces może być skrócony, szybszy. No, to jest nieprawdą. Ten proces powinien być traktowany tak samo, jak gdyby przyszła osoba z zewnątrz organizacji. Monika, obydwa przykłady, o których powiedziałaś, to są takie przykłady, powiedziałabym, książkowe. W każdym coachingu kariery, kiedy jest mowa o onboardingu, zwykle mówi się, zaczyna się przynajmniej od awansów. Natomiast dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie być może niestety więcej pracowników będzie potrzebowało przechodzić te sytuacje degradacji. Masz jakąś taką złotą radę? Wiem, że tutaj nie ma łatwych, szybkich rozwiązań, ale może coś w kontekście podejścia dla naszych uczestników, co jest ważne w tych czasach, kiedy to mogą być też częste właśnie takie
sytuację, gdzie no nie ma tam tej radości z przyjścia do nowej firmy, nie ma radości z awansu w swojej firmie, tylko niestety sytuacja jest związana z tym, że ktoś zostaje na pokładzie, ale niestety jest zdegradowany i no, zmieniają się warunki jego życia po prostu. Tak, to nie jest łatwa sytuacja i dla pracownika, i dla organizacji, ale borykamy, ale będziemy się borykać właśnie z takimi degradacjami, z przesunięciami poziomymi. I w tych sytuacjach musimy pamiętać, że to jest również zmiana zawodowa, czyli przesunięcie do innego obszaru, zmiana departamentu, zmiana departamentu, zmiana odpowiedzialności jest zmianą zawodową i powinna być traktowana tak samo, jak każda inna zmiana w przypadku awansu. Nie możemy robić założeń, że osoba, która została degradowana, wie wszystko, tak? Zna procedury, wie, czego od niej oczekujemy, że zna cele sama, wie, jak poszukiwać informacji. Na pewno potrzebuje jasnych wytycznych, jeśli chodzi o oczekiwania, ale też takiego zaopiekowania emocjonalnego, czyli żeby umieć uzasadnić, skąd wynika ta degradacja, jaki ma cel. I tutaj znów bardzo wspiera nas taka wartości i filozofia firmy, bo jeżeli filozofia firmy zawarta na takim szacunku do ludzi, to ta i ciągłych usprawnieniach, to ta zmiana jest czymś spowodowana, jest jakieś sedno. I jeżeli pracownik wie o tym, o tej genezie, skąd wynika ta zmiana, jakie są oczekiwania na tym stanowisku, to dużo łatwiej ją przechodzi i z takim większym spokojem, z taką pewnością, że wie, czego od niego zarówno szef i organizacja oczekuje. Dzięki Moniko za podzielenie się tymi przykładami z przechodzenia przez zmianę zawodową w roli dyrektora HR-u, czyli osoby odpowiedzialnej za strategię, za wspieranie menedżerów. Ostatni temat, o który chciałam Ciebie zapytać, bo ten też czas, dzisiaj ten nasz czas jest bardzo ograniczony, to jest jak ktoś, kto jest specjalistą i kto od zawsze wspierał innych, kiedy sam znajduje się w takiej sytuacji, że przechodzi zmianę zawodową, co wtedy się dzieje, nie wiem, w głowie, w sercu takiej osoby? To nie jest moja pierwsza zmiana zawodowa. Nie po raz pierwszy zmieniam pracę. Natomiast to jest trudny moment. Trudny, bo w moim przypadku nałożył się również na czas pandemii, czyli moja podjęta decyzja o zmianie była w momencie, kiedy nie wiedziałam o tym, że nastąpi wirus. Więc pojawiło się mnóstwo pytań w mojej głowie. Czy to dobry czas? Czy to jednak niezbyt ryzykowne działanie? A w ogóle, czy chcę pracować dalej w środowisku korporacyjnym, a może zacząć swoją własną działalność? Także mnóstwo pytań, dużo niepewności. Także myślę, że to nie był taki łatwy moment w moim życiu. Czy powiedziałaś też o tym, co było tam najtrudniejsze? A co było takim elementem, który Cię najbardziej wsparł? Może kto? Ta zmiana po raz pierwszy, mimo że mówiłam, że nie była pierwszą zmianą zawodową, to po raz pierwszy przeprowadziłam ją we wsparciu zewnętrznym. I dzisiaj wiem, jak wygląda ten proces, jak jest wsparcie zewnętrzne, jak go nie ma. Zupełnie przypadkowo i w bardzo niespodziewany sposób na początku tego procesu trafiłam właśnie na szkolenie dwudniowe z zarządzania zmianą zawodową, to CoachWise, trochę z ciekawości, trochę z takiej potrzeby serca. I oprócz tego szkolenia, gdzie też na sali szkoleniowej spotkałam niesamowitych ludzi, fantastycznych, którzy też byli w podobnym momencie, czyli zmiany zawodowej, ale też zajmują się tym zawodowo na co dzień w organizacjach. I wspólnie mogliśmy skorzystać z narzędzi i nauczyć się, co było też dla mnie zaskoczeniem, bo wydawało mi się, że już dużo wiem, dużo mam doświadczeń, jeśli chodzi o zmianę, sama uczę tej zmiany innych, to zaskoczeniem było, że jednak są narzędzia, które jeszcze to systematyzują, które pomagają podjąć decyzję, które pomagają, że te znaki zapytania, które miałam na początku, w ich miejsce, znaczy taki spokój, taka pewność, że wiem, co chcę robić, wiem gdzie, wiem, czego nie chcę już więcej robić.
Także też takie sprawy jak emocjonalne przepracowanie takich przekonań ograniczających, ich zamiana na takie wzmacniające, sięgnięcie do swoich zasobów, takich wewnętrznych i raz jeszcze przypomnienie sobie, ok, to co ja w sobie mam takiego mocnego, co sprzyja mojej karierze, a co nie. Także to było dobre i cenne doświadczenie i jeszcze wzmocnione takimi coachingami zewnętrznymi, indywidualnymi. Więc to był, jak powiedziałam, niezaplanowany proces, natomiast jak dla mnie bardzo skuteczny i bardzo pomocny. Anika, bardzo Ci dziękuję. Kiedy Ciebie słucham, to dla mnie takim wspólnym wnioskiem do tych kilku sytuacji, historii, które nam opowiedziałaś, to jest nie kierowanie się intuicją tylko i wyłącznie, ale zaplanowanie i sięganie po proces, który jest właśnie już przemyślany, ustrukturyzowany i no, gdzie ktoś po prostu wspiera. Mamy problem tutaj z widocznością czatu, więc... Ale mam jedno pytanie. Państwo zadaliście pytanie, to jednak dostałam informację. Dotyczy, czy teraz robimy lub planujemy robić onboarding online. Tak, ja przez taki onboarding sama przechodzę. Cały proces, jeśli chodzi o mój taki onboarding international, czyli dotyczący Toyoty, przechodzę online. Są to krótkie moduły podzielone na obszary, w bardzo interaktywnych formach, połączone z materiałami, które dostaję pomiędzy sesjami. Także potwierdzam, szkolenia onboarding online są możliwe. I też takie onboardingi miałam w poprzednich organizacjach, również po części zdalne, czyli optymalizując i te procesy, zazwyczaj połowę procesu onboardingowego mieliśmy już wdrożone online, czyli pewne moduły pracownicy dostawali wcześniej, musieli się z nimi zapoznawać, szczególnie z wiedzowymi, tam gdzie była wiedza. Mieli quizy, mieli testy, także a wracali do biura tylko po to, żeby dopytać, utrwalić, przećwiczyć. Także potwierdzam, to jest możliwe i można spokojnie korzystać z takich narzędzi. Aniko, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, że chciałaś z nami spędzić te 2 godziny i mamy nadzieję, że jeszcze będziemy się spotykać na wspólnych ścieżkach coachingowo-mentoringowych. Dziękuję Asiu, dziękuję Państwu. Dziękujemy pięknie i oddajemy głos do studia. Ja się przez chwilę zastanawiałem, czy mówić po polsku, czy po angielsku, bo na linii Stefano, we will be waiting for you in a second. We can't see you and we can't hear you at this particular moment, so unmute yourself if you can. A ja ze swojej strony jeszcze chciałem skomentować to, co usłyszałem. Bardzo dziękuję, Monika, za to, że się dzielisz. To jest wiele lat doświadczeń, to jest dla nas szczególnie cenne. Jest dużo, jest dużo mądrości po prostu, które przez te lata zbierałaś i to jest naprawdę wyjątkowe. Ze swojej strony, korzystając z okazji, chcę polecić taką pozycję. Nie wiem, czy ona jest przetłumaczona na polski, się nazywa Leadership Pipeline. I to jest co prawda na temat struktur związanych z awansem, ale czy w ogóle awansowaniem, ale tam jest dość wyjątkowo opisana struktura w ogóle, czy wymiary, w których dokonywana jest zmiana zawodowa. I to jest od strony i umiejętności, i wartości, i to, na co skupił, na czym się koncentrujemy, na co, czemu dedykujemy swój czas. Również jest taka wskazówka związana z kompetencjami, które są na poszczególnych szczeblach potrzebne. Gdyby ktoś potrzebował tego po polsku, to my to mamy przetłumaczone, używamy tego w programach coachingowych, mentoringowych i chętnie to udostępnimy. A teraz sprawdzam, czy mamy pana Stefano? Yes. Hello. Yes, hello, hello. I can see you and you probably can see me. Welcome. Yes. Let me shortly introduce you, Stefano, to the audience. Stefano is one of the managers of the human resources community company that has been founded or operating for the last 15 years and in the Italian market, but not only, also Europe-wise and not only. Stefano will give us a short introduction to the company itself, so I don't want to go into details. However, I think what is unique is that you are ahead of us in terms of the pandemia, in terms of the virus. So we are really keen to hear
how do you cope with the situation, and how do you, as the community that is well established, how do you conclude the, or how do you make the conclusions from what has happened, what kind of actions have you been undertaking, and what are the results? So the stage is yours, and I'm really looking forward to welcome you warmly in this Polish land, I would say, if you would be here, but you are not. So in this Polish, you know, virtual space. Welcome. We have learned to do things cheaper. This is one of the first learnings we got in this period. I'm kissed by the sun still, as you see in this moment. I had some slides to introduce the company. I don't know if you can upload them, so just to give you an idea. My story for HRC, which is the stays for Human Resource Community, is a just tell you a little bit about the group, how it came together, and ending saying that we are more and more going international and we have international meetings. And at the end of the slide, you will see one meeting that we will have at the end of May. And I kindly invite you to participate, because what we have found in these years, particularly in this period, that collaboration is the key, and learning from each other is precious and more important. So quickly, just HRC was created 15 years ago. We were supposed to have a large party with all our partners now in May in Sardinia with 400 managers of the whole community. And now I'm here talking with you, with Poland, from a computer. So this is how the world changed. The areas of the community, the biggest one were the community, and then we had academy and inspirational side and the project side. Okay, if you can move quickly to the next slide. The community is made of a lot of managers, more or less it's 5,000 managers. We have at the moment around 330 active companies that are registered to the community. 70% are Italian multinationals, like Generali, like Fiat, Chrysler, like Ferrero, or all the big Italian multinational, let's say. 20% is obviously is foreign multinationals which have an important seat in Italy, for example Vodafone, Microsoft, IBM, and so on. The interaction at the beginning was not so good. It's from year to year it became better and stronger. And it became also more and more international. We have improved the interaction also with digital factors. We can move on to the next slide, please. And as we have a lot of international companies, we have done some of our formats also in Europe. In particular, one of the formats we had was a talent day, we call it. It was a professional a format for orientation for job market for the kids of the employees. So it is something as a corporate social responsibility project, and that we developed it in Italy for a long time. Now it's the seventh year that we do that. We help to understand how the market is evolving, and we bring a lot of HR recruiters from the network, helping to talk to kids and what they should do, how they should do personal branding, how they should find information about the interesting companies, how to write the CVs and make an effective social media communication, and so on. We've done this project in Spain, in Germany, in Romania, and in Poland as well. I will go back to the subject because I will tell you how this project evolved. This was a physical project. We were physically seen with companies and with kids. Next slide, please.
Okay, this is one of the areas I take care of inside of the network of innovation project, learning project. So we've been to Silicon Valley. I take kids to startup projects like Tel Aviv and Vienna. And we very often have managers who ask us, they want to have a benchmark with other companies. So it could be interesting for me to maybe consider also Polish companies as a benchmark for managers that we learn and confront with other managers. So I'm very happy to get to know some of your managers here. Next slide. Okay. In 2013, we started to have an app. Before it was a website, then it became also an app. It is called My HR Goal. It is a peer-to-peer platform, so just for HR managers. There is no selling. And it is interesting because all the community is on this platform as well. And you can have a lot of questions that maybe you have a team of an HR team of just five people, and you have to suddenly take care of problems you never had before. You can ask, you can write your question inside the app, for example, and you will receive answer from the community. So it's this app is working very, very well. This program, My HR Goal, is incredibly well performing as a problem solving platform. We have very interesting questions, very different. In December, we have very fun questions. For example, this year we had a lot of questions of companies receiving all the packages from Amazon, because people are ordering stuff, and since they're not home, the delivery is in the company, and suddenly the reception of the company is full of packages. They get 200 packages a day, and so they ask help, how did you solve this problem? Okay, and they got advice from other companies. There's a lot of questions about new laws coming out, how did your company deal with that, and so on. So very useful, and very active. Next slide, please. So the major deal of the community, it's not maybe very clear in this slide, but you see two groups. We used to have a best practice tour every Thursday, a physical one, and every Thursday we would go to a big company, be guest in a big company, and talk in this case about employer branding. And so we will go, let's say, maybe to a big bank or to Mercedes or to BMW or whatever, and have a session, a morning session, on a best practice regarding employer branding. On the left side you see the people that were participating Devisu, so it's more or less 50 managers. Managers who are just dealing with employer branding. So we have vertical topics. And then on the right, you see the managers that are participating via platform, so digital. So we already started 2 years ago having managers just participating via web or via app. Okay. This made the community very strong, because when you participate Devisu, you get to learn the managers. And if you have a question on the platform, if I know you, I am more inclined to answer you, because I know you, we have become friends. You know that in HR, there are not so many secrets as in production. So HR is really a good area to speak with other HR managers and to learn how they did it, because my culture, my company, will always be different from your culture. So even if you tell me a little of your secrets, they will always be different. And so since the managers learned this, I must say that in the last 5 years, collaboration has been great, sharing has been great of experiences, and managers learn a lot from each other. And this is working very, very well. Next slide, please. This is just an idea, if you can give it full screen for a moment. Just to give you an idea, last year, the managers, the questions on the platform in 2019 were 30% learning and development. I don't see the number, but then there's a large name of change management.
14% welfare, 13% compensation and benefits, 11% recruiting and talent acquisition, 6% employer branding and social values, and 3% more administrative side. So the big part of the cake was learning and development and change management. I'm wondering that employer branding was still so small, because actually we deal a lot with employer branding, but this is just to give you an idea, the community, the questions they did. Next slide. We are talking, these are the answers we give, because if you have a question, which is in red, the number of answers you receive from the community is in green. So in 2019, let's say, for 100 questions, you received almost 500 answers, let's say. So let's say four times as much. So what I'm saying is that you are using the community as your enlarged HR team. If you have a team of five in your company, it suddenly becomes a team of 100, because all the managers will participate in giving you answers. So this is really very useful. And this is one of the advices. You probably have started doing this, but we have seen a lot of improvements in this sharing of experiences. Next slide. And then we had the crisis, and a lot changed, and we had to change the ways we worked and the way we start thinking. So we created, I was responsible of the academy program, we created some crisis management programs. So let's go to the next slide. We did this immediately. Very soon, starting in March. You know that Italy was affected end of February, and in start of March we started closing everything. The 6th of March, if I don't recall, the school closed. Okay, so very early. So we focused on four activities. One was the HR team global barcamp, which became a direct line. Now we have a direct line from 10 o'clock in the morning for 1 hour. Every day since March, we are having 1 hour with experts who tell us which are the new laws, how shall we interpret them, and which are the cases and the questions the company have. Because I imagine in Poland you had the same situation as in Italy. Laws came out, it was very difficult sometimes to interpret them and to understand. So we used the network to receive response. And this was part of the network, obviously. So every day we had these master classes. We also organized a piazza for HR directors. We call it piazza, like the typical Italian piazza. After 6 o'clock, you come to the piazza, you participate, and it's like you're having a drink, and it's just for HR directors. So in the morning is for the whole community, in the afternoon is just for the HR directors. And it's exchanging of practices. So we had Ferrari, who told us what their procedures are. We had a lot of large companies telling us how they intervened and which were the focal points for them in the company. So again, exchanging of ideas. Two other things I want to tell you is we converted the Talent Day webinar. If you can show me again the slides in a full screen, please. As I've told you, the orientation programs for children that we did in Europe, we transformed this physical Talent Day in webinars. So we started doing webinars for the kids of the employees. And it was very good, because for the first time, and we have feedback forms, the students that participated told us, we are very glad in a crisis moment, we don't talk about schools, we don't talk about viruses anymore, we talk about our future. So for them, it was very important to have a chance to talk again, how do you look for a job, to talk with managers about their future. And it was a strong relief and very powerful. Another interesting aspect is that it is digital. So before,
We had these classes in Rome, in Milano, in Bologna. They had to be physically present. Now they are digital webinars and they can be all over Italy. So imagine you have a lot of large companies, instead of just reaching the children of your employees in one city, you can talk to them all over Poland, the way we did in Italy. And this is why the format became so interesting. We also had psychological support webinar programs because a lot of companies did not know how to deal with a lot of situations that in Italy are very similar to Poland. It is very different. So you have people who have to deal with their families, and some families have very small children. So how do you do smart working when you have small children at home? How can you deal with this? You have a lot of people dealing with fear. They're very afraid. In Italy, we had a lot of deaths. So a lot of people were scared. So how do you deal with a crisis situation? How do you deal with people who live by themselves? Who are in small apartments because they're very expensive and they cannot go out, and they are there since 3 weeks, and how do you motivate them? How can you speak with them? So very interesting for the community around these topics. Next slide, please. Okay, and here some tips. We have, I was telling you, we have some international activities. The next event we have on the 29th of May, from 12 o'clock until 1. The topic is change management. We have a manager, Ann-Charlotte Billing, she's the vice president of Apollo Travel Group of Sweden. We will talk about mission, vision, and purpose of all employees with the Europe assistance from France. And so it would be nice if some managers, it's free. I will send the link to Pavel, so you can ask Pavel if you want to participate. It is free, it is in English, so it would be very nice to share experiences in Poland. Next slide, please. Okay, as I told you, we have created an Italian piazza for HR directors at 6 o'clock. It was called HRD Square, where HR directors participate. We had Umberto Tossini the last time from Lamborghini. We had Francesca Frolini from Heinz Company. We had Fabio Tucci, he was the legal representative of Juventus Football Club, and Paolo Borromei, Snam, the enormous utility from oil and gas. They are presenting their cases, they are telling us what is happening in their companies. So we are, our idea is to have an international square, an international piazza with international managers, maybe once a week, if starting from July or maybe from September. I will let Pavel, I will get in contact with Pavel, so UHR directors can participate and give an international view for 1 hour and share experiences. Pavel, you asked me what we are a little bit in front of Poland in terms of what is happening. I just wanted to conclude my intervention just giving a few things that some of the HR directors said, which I think are very, very interesting maybe and fundamental. First of all, that we have discovered that in this period, the acceleration process of decision-making has become very fast. Before, taking decisions was sometimes extremely slow, and we are appreciating this way of decision-making that has become a little bit more risky, but faster. And we hope that the new normal will not be as the old normal, but it will be, obviously it will be different, and we hope we will not lose this new way of decision making. Why has it become faster? Because managers were forced to delegate. And this is another important point. Managers lost control of their teams. There are some of our companies, a lot of them
already were used to smart working. They had smart working maybe one day a week, maybe 2 days a week. Some companies did not have smart working at all. Not many, but some did. Now they were first forced to be in smart working, everyone. So this changes completely the paradox, the way you do management. And you have to learn how to trust your team. So you cannot control your team a lot. And this is an important issue that managers have to trust the people and get in contact with them in a different way. So this was another important learning. What we have learned is to be informal, particularly in this crisis period, because people connect from homes. You can see I do a lot of trainings with children. I have my Pulp Fiction poster because for them it's also nicer too. But the informality is very important, particularly in Italian culture, which is a little bit formal. So it's good to be not so formal. We have learned to improve this. And a very interesting thing is we have learned that smart working is not democratic, because and this was one of the top managers of one of our energy companies who said that I'm an HR director. I have a very nice house with each of my children has his own room. And I have a beautiful living room. But smart working is not democratic because most of my collaborators, when I call them, they are in the kitchen because their children are having school in the living room and in the bedroom and so on. So as managers, we have to understand this and we have to respect that. And we have to understand that some managers have small children at home, 1 year old, 2 years old, and I'm not allowed to call them all the time. I have to understand that they might have some problems. And this is the new human resources, the new normal in human resources. So we have learned a lot from this new informality. And so what they also said is get to know your collaborators in a better way. This is the chance to be informal and to talk in small groups, maybe even directly with your team, because before you are discovering that if you had a meeting, maybe the smart but let's say timid, not everybody feels to speak because some are embarrassed. Mm. Now we have learned that in smart working, people tend to say what they think easier because it's more informal, and so it's important to listen to these people. And this was another issue that came out, which is very, very good. We have seen a lot of productivity as well, because if people are motivated, if they don't have to stay an hour in their car, they can be more productive if they feel engaged. So you have to be very personal and find a way to be engaged and also to do nice things together. A lot of our companies invented different moments of meetings. Okay, so one company invented a very formal meeting, so where they had to be very formal, but in a fun way. Everyone had to wear something very colorful. So maybe a gray dress with an orange flower. So orange glasses or something, okay, something characteristic. So let's get out of the schemes, help people to think differently and to feel relaxed, which is very, very important. Just another thing is that came out is to find, now looking at phase two and phase three, it is very important to look at the new equilibrium between digital and analogical. We called it digilogical because there has to be, it's not phase two and phase three, we will not go to the back to the old world, at least we hope,
But I think the learning is that we have to learn how to balance better this digital world with the analogical world. Okay. Well, thank you. More or less, I think I'm finished. As I said, I want to send you the link for the meeting of the end of May. It would be very nice to have some managers from Poland. I hope we will increase our activities, our platform, the digital platform I was telling you before, will soon be ready on an international level. So I will, thanks to Pavel, be able to invite you managers to participate and give your contribution as HR managers. I hope this will happen in the next 3 months. And so these are a little bit the findings we had in this process. I don't know if you have some specific questions or something, and see if I can help you out. Well, I'm afraid we don't planning to finish on time, having families yes. out there, you know, around yes. us and so on. I don't think we don't have that much space for questions. However, I think this is just your premiere, you know, your big day, and we're looking forward to continue our cooperation and partnership, and thank you for sharing your activities. I'm really impressed, you know, to be completely honest. I never thought of Italian as being so much community oriented. I don't know if this is kind of as you used to do in other communities as well, like engineers, lawyers, and so on and so forth. But that's definitely not the case in Poland. I mean, we are quite kind of disconnected in our social space. So I'm really looking forward to finally meet with you and with Giordano, your founder, and really explore yeah. how can we help you and how you can help us. We can definitely help you by sharing the experience of just launched an first HR mentoring program that we have launched. We have 20 mentors in the mm-hmm. in the pool, and the mentoring mm-hmm. is happening in the little groups, 4 to 6, around how to manage change and how to adapt to the changes. And this is brilliant. I mean, we have all the IT system behind it and all that. Yeah. So it's definitely a place for sharing and exchanging the experiences. So thank you very much, and thanks for everybody that has stayed with us. As we said, przepraszam, tak. No, teraz muszę zmienić na polski. So, now Stefanie, you will be able to learn some Polish. Także dziękujemy wszystkim tym, którzy zostali z nami. Joasiu, na sam koniec. Już, na sam koniec. Po pierwsze, wiemy, kto wygrał. Także sesję z Jasią Baranowską, tutaj jeszcze pokażemy. Wygrała pani Iga Jędryk. Bardzo dziękujemy za inspirację filmową. Także prośba o zgłoszenie się do nas. Jeśli chodzi o Jannę, to jeszcze w najbliższym czasie będzie prowadziła webinar Znane i nieznane formy zastosowania coachingu w biznesie. Serdecznie zapraszamy. To już w piątek najbliższy w godzinach 11-12. Paweł wspomniał też o programie mentoringowym w rozmowie ze Stefano. Także może ja kilka słów, mhm. bo faktycznie poszedłem po angielsku. Słuchajcie, państwo, słuchajcie, wy, to jest naprawdę historyczny moment. Jeszcze do tej pory, po tych 20 czy 30 latach transformacji, nie mieliśmy czegoś takiego w Polsce, a teraz go mamy. Jest to program mentoringowy dedykowany środowiskom HR-owym. Mamy naprawdę w tej chwili 18 mentorów. Pan Wojtek jest jednym z nich. To są albo aktualni dyrektorzy personalni dużych firm z dużym doświadczeniem, 30-letni na przykład, albo byli dzisiaj w roli konsultantów. Także takie nazwiska jak na przykład, nie wiem, Magda Legęć, czy Maja Habińska z ING, czy Joasia Szybisz z Polkomtela, czy Magda Gera z T-Mobile. Natomiast naprawdę top, przepraszam bardzo, że tak powiem, bo to swój ogonek chwali, ale na spotkaniu mentorów, które było 2 tygodnie temu, po prostu
oni sami nie wierzyli, że się udało tak wszystkich ludzi zebrać razem. I ci ludzie dedykowali swój czas bezpłatnie, żeby wesprzeć nas jako środowisko HR-owe. Tych z nas, którzy aktywnie dzisiaj, tu i teraz, kują tą rzeczywistość, dbają o ludzi i transformują sami siebie osobiście, swoje zespoły i całą organizację, żeby w takich półtora godzinnych spotkaniach, mniej więcej planowane jest co 2 tygodnie, czyli jest 9 spotkań zaplanowanych, czyli 5 miesięcy wspólnie z sobą, którzy mamy podobne tematy i wymieniamy się doświadczeniami, plus pod opieką mentora, żeby po prostu się wspierać. Bezprecedensowa inicjatywa. Serdecznie zapraszam. Ten program jest płatny. On kosztuje 900 zł, czyli tak mniej więcej 100 zł za spotkanie. Mimo, że my tego nie robimy for profit. Pokrywamy koszty organizacji i administracji tego programu. Wszyscy mentorzy mają doświadczenia już mentorskie albo są absolwentami jakichś kursów coachingowych czy mentoringowych, także nie startujemy od zera. Mentorzy mają zapewniony to również program wspierania, budowania swoich kompetencji, uczenia się od siebie nawzajem. I wspomniałem o pieniążkach. Mamy taką zasadę w Coachwise, że jeżeli pieniądze są barierą, to zawsze, a jest potrzeba i gotowość, żeby się uczyć i mieć swój wkład, to zawsze prosimy, żeby z nami rozmawiać. Mamy taki program stypendyjny, mamy zawsze w każdej grupie mamy jakąś liczbę miejsc, która jest przeznaczona dla tych, których po prostu z jakiegoś powodu w tej chwili nie stać, bo mają zamrożone budżety, bo coś tam, bo coś tam. Także bardzo prosimy, żebyście zastanowili się nad tym, czy sami nie wziąć w tym udziału, b, żeby to po prostu propagować, bo to jest naprawdę wartościowa rzecz. My jesteśmy przygotowani na ten moment, jest wciąż kilkadziesiąt miejsc w pierwszej edycji i jesteśmy przygotowani również na to, żeby wykonać kolejną edycję. Mentorzy są, czy tam potencjalni mentorzy są, jeżeli spotkamy ich zdolności i z tym, co z potrzebami, to po prostu będziemy to organizować na dzisiaj i na zawsze. Jak to powiedział, o właśnie, to jest tak jak ten, jak on się nazywa, Owsiak powiedział, że do końca świata i jeden dzień dłużej. Ten program mentoringowy jest tak skonstruowany, żeby działał do końca świata i jeden dzień dłużej. To jest ciekawe. Fajne, tak mi się to skojarzyło. I to nie wszystko. Planujemy kolejne wydarzenie, mniej więcej za miesiąc, raz w miesiącu, do tej pory mieliśmy marzec, kwiecień, maj, w czerwcu też planujemy kolejne wydarzenie. Chcemy zaprosić każdego, który ma coś, z czym by się chciał podzielić. Jeżeli nie zmieścimy go w konferencji, zrobimy osobne webinarium, bo naprawdę czasy są szczególne, dużo pytań, mało odpowiedzi, więc bardzo prosimy, żebyście byli z nami w kontakcie, żeby śledzić. Jest profil facebookowy HR Razem, jest kanał na YouTubie HR Razem i ta idea się będzie po prostu rozwijała. Jest to dla nas w pewnym sensie honor, można powiedzieć, zaszczyt, że możemy w takiej roli tutaj wystąpić i tyle, ile nam wystarczy sił i zasobów, to będziemy to kontynuowali. Paweł zaprosił do tego, żeby się zgłaszać tematy i jest na to możliwość również poprzez wypełnienie ankiety. W ankiecie jest miejsce na też wspomnienie, kogo byście Państwo chcieli zobaczyć, być może sami coś zaprezentować. W związku z tym zapraszamy tutaj do wypełnienia naszej ankiety na koniec. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.